Więc zacznijmy od tego, że ja nazywam się Klaudia Kołaczkiewicz i jestem już na piątym roku weterynarii. Jestem starostą mojego piątego roku oraz też przewodniczącą naszego samorządu studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W naszej prezentacji dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć trochę więcej o studiowaniu weterynarii. Jeśli będziecie mieli w trakcie naszej prezentacji jakieś pytania, to na czacie możecie je śmiało zadawać. Na koniec będzie też taki weterynaryjny Q&A, więc tam też zebrałam kilka takich pytań, które się najczęściej powtarzały. Oczywiście będziecie mogli też zadać swoje i mam nadzieję, że Wam się spodoba, więc teraz oddaję głos dziewczynom, bo też się przedstawią. Dobra, to cześć. Ja jestem Zuza, jestem członkiem do spraw promocji naszego samorządu wydziałowego. No i tak jak Klaudia już wcześniej powiedziała, chcę Wam trochę opowiedzieć o tym, jak wygląda nasze studenckie weterynaryjne życie. Cześć, ja jestem Asia, jestem na pierwszym roku, jestem starościną u siebie na roku, a w samorządzie działam jako członek do spraw wolontariatu. Okej, okay, czyli ja teraz Wam włączę prezentację i zaraz mi napiszcie, czy widać, czy ją będzie widać. Widać mój ekran? Chyba powinno być widać. Tak, my widzimy. I ludzie też piszą, że widzą. Okej, okay, to zaczynamy. Tutaj daję pełen... To nasz tytuł naszej prezentacji to jest Dzień z życia studenta medycyny weterynaryjnej. No, z racji, że każda z nas też znajduje się na innym roczniku, więc też mamy inne spostrzeżenia, inne, inaczej też patrzymy na różne sprawy, więc każda z nas będzie mogła coś dodać od siebie, żeby Wam przybliżyć bardziej, jak wygląda w ogóle studiowanie tutaj weterynarii we Wrocławiu. Zacznijmy od naszego wydziału. Czas trwania studiów to jest obecnie 5,5 roku, czyli łącznie jest to 11 semestrów. Studia są jednolite magisterskie na trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, czyli my w skrócie można powiedzieć, że nie mamy żadnej pracy dyplomowej na koniec, nie piszemy. Rozliczenie jest na podstawie naszych egzaminów, które zdajemy co semestr. I tutaj mamy tryb stacjonarny, niestacjonarny, który tak naprawdę nie różni się niczym poza tym, że opłata za studia na trybie niestacjonarnym wynosi 6 tysięcy złotych za jeden semestr. Przy czym tutaj bardzo fajna opcja, że po 3 latach studenci są automatycznie przenoszeni na tryb stacjonarny, bo z tego co wiem, na niektórych chyba wydziałach jest tak, że trzeba płacić za całość studiów, a u nas tylko właśnie za te 3 pierwsze lata. Uzyskany tytuł zawodowy to jest lekarz weterynarii, o czym tutaj warto wspomnieć, że nasz wydział znajduje się obecnie, jest numerem 1 w rankingu Perspektywy. To jest taki ranking, na pewno znacie, ogólnopolski, gdzie są zarówno licea, są też kierunki, są uczelnie, więc tutaj warto sobie też na to spojrzeć. No i przede wszystkim mamy certyfikat European Associated Evaluation Veterinary Education. To znaczy, że my znajdujemy się w takim jakby rankingu, gdzie europejskim, dzięki czemu jeśli dostaniecie tytuł tutaj lekarza weterynarii dyplom, możecie pracować za granicą na terenie właśnie Unii Europejskiej, czyli ten dyplom jest przez inne kraje akceptowany, na co warto też zwrócić uwagę, bo nie wszystkie wydziały w Polsce posiadają taki certyfikat, no i to może być problem, jeśli ktoś wcześniej nie sprawdzi, czy jego wydział ma ten certyfikat, a będzie na przykład chciał pracować za granicą, no będzie problem, bo będzie musiał nostryfikować, zdawać egzaminy, żeby móc wykonywać właśnie zawód za granicą. Tutaj mamy taki studencki słowniczek. Generalnie to jest tak, że jak przychodzimy na studia, to wszystko jest dla nas nowe i różni się też nauka w liceum, nauka na studiach. No, musimy sobie z tym wszystkim jakoś sami radzić. I tutaj w sumie umieściłam takie słówka, które no ja też na pewno miałam problem na samym początku. Co to jest katedra?
Na naszym wydziale jest kilka katedr, na przykład katedra mikrobiologii i generalnie chodzi o to, że na niej może się składać jakby z różnych, jest jeden kierownik, ale mogą być kilka jakby przedmioty się na tą katedrę składać, więc zawsze też musicie sobie zwrócić uwagę, bo na przykład anatomia i fizjologia jest na jednej tej samej katedrze i też na naszym wydziale są takie tabliczki, gdzie bez problemu znajdziecie, jest napisane, gdzie znajduje się dana katedra. Tam mamy też takie domofony, gdzie będzie można bez problemu się kontaktować z prowadzącymi. Kolokwia. No i to na pewno będzie coś nowego dla Was i w sumie można to porównać trochę do takiego sprawdzianu w liceum, chociaż zazwyczaj ten zakres jest znacznie obszerniejszy niż sprawdziany. I to też w zależności od przedmiotu, bo czasami oczywiście musicie sobie też patrzeć na, jak zaczynacie studia, dostajecie tak zwany sylabus, oto jest kolejne w sumie słowo, które warto znać, czyli co będziecie realizować na danym przedmiocie, jakie są niezbędne materiały, książki, co osiągacie po zakończeniu właśnie tego przedmiotu. No i czasami jest tak, że jest na przykład jedno kolokwium zaliczeniowe na sam koniec, albo w danym na danym przedmiocie mogą być na przykład 2, 3, 4 takie kolokwia i z nich na przykład jest wyciągana ocena końcowa z ćwiczeń, a później jest na przykład egzamin. Seminarium to w sumie też z definicji generalnie to są zajęcia, które przygotowują takiego studenta do pisania właśnie pracy dyplomowej, ale u nas się przyjęło na przykład mówić seminarium z biochemii czy seminarium z genetyki. To są takie spotkania w większych grupach, trochę jak wykład, gdzie wykonujemy też zadania, możemy się wypowiadać, dyskutować. Coś podobnego jak zajęcia audytoryjne, bo też coś takiego jest, gdzie nie uczestniczy cały rok, albo może uczestniczyć, ale zazwyczaj są to mniejsze grupy. Rozbójnik, to też warto znać to pojęcie, chociaż nie we wszystkich przedmiotach coś takiego znajdziecie. Chodzi o to, że jeśli nie uda Wam się, jak wiecie, mamy trzy podejścia, powinny być trzy podejścia do kolokwium danego, czy mamy pierwszy termin, drugi termin i zazwyczaj trzeci termin powinien być ustny. I jak Wam nie pójdzie, no mówi się, że jest do 3 razy sztuka, ale jak Wam nie pójdzie na tym kolokwium właśnie ostatnim, to czasami katedry właśnie, czy kierownicy katedr coś takiego jak rozbójnik robią, czyli to jest ostatnia deska ratunku, kolokwium zaliczeniowe i zazwyczaj nie jest tylko z danej partii materiału, czyli na przykład nie zdaliście powiedzmy kolokwium numer 3, tylko musicie wtedy na przykład z całego semestru to zdawać, żebyście mieli zaliczony ten przedmiot, więc warto korzystać z ostatniej szansy. Komis. Trochę może podobnie do rozbójnika, z tą różnicą, że zazwyczaj on jest bardziej oficjalny. Musicie, na przykład powiedzmy, powinien Wam się noga na egzaminie i składacie takie pismo do dziekana, tylko też musicie udowodnić, że na przykład no, ciężko dostać oficjalnego komisa, dlatego że musicie udowodnić, że na przykład egzamin był tak przeprowadzony, że jakby wina nie leży po Waszej stronie. Mogą być też wewnętrzne komisje przez katedrę, wtedy to jest bez udziału dziekana i w sumie jest na takich samych zasadach, podobnie jak właśnie rozbójnik. Warunek. Warunek to jak nie zdacie jakiegoś przedmiotu i będziecie go poprawiali w kolejnym semestrze. I tutaj właśnie warto też sobie wspomnieć, że może to być przedmiot warunkowy, czyli właśnie przedmiot sekwencyjny. To jest taki przedmiot, gdzie niezaliczenie tego przedmiotu warunkuje, że nie możecie przystąpić na przykład do kolejnego semestru, bądź nie możecie innych przedmiotów prowadzić, dlatego że powiedzmy na przykład do patofizjologii, to jest przedmiot na trzecim roku, niezbędna jest anatomia i fizjologia, czyli jak nie zdacie tych przedmiotów, nie możecie realizować kolejnego tego przedmiotu. I są czasami takie mniej ważne przedmioty, które mają na przykład jeden ECTS, dwa ECTS, czyli ECTS-y można przełożyć też na ważność danego przedmiotu, to ile godzin
realizowany jest ten przedmiot i takie mniej ważne przedmioty możecie brać warunek i bez problemu możecie dalej kontynuować studia, czyli na przykład na pierwszym roku weźmiecie warunek z danego mało ważnego przedmiotu, pójdziecie na drugi rok, ale jeśli wtedy na tym drugim roku będziecie musieli po prostu ten przedmiot poprawić i robić te zajęcia z tego danego przedmiotu z pierwszym rokiem, ale są też takie przedmioty bardzo ważne, że jak ich nie zdacie, to automatycznie nie możecie wejść na kolejny rok i po prostu musicie ten przedmiot poprawić bez wpisu na kolejny semestr. No i dziekanka to jest taki urlop dziekański, może być z różnych przyczyn, na przykład zdrowotnych, czy niektórzy na przykład biorą dziekankę, kiedy próbują podjąć inne, na przykład spróbować inne studia i on jest to roczny urlop w skrócie. I rekrutacja, jakie tutaj są zasady, to myślę, że na pewno się już z tym zapoznaliście. U nas we Wrocławiu liczy się chemia i biologia na poziomie rozszerzonym i po prostu sobie to dodajemy. A tutaj dam ukryć, żebyście mogli widzieć. No i co bardzo ważne, bo to na pewno się zmieniło, bo jak ja rekrutowałam, to stacjonarne były prowadzone na tym, no, nierozdzielnie, a teraz jest prowadzone rozdzielnie, czyli że musicie i aplikować na studia stacjonarne i niestacjonarne, bo nie będziecie automatycznie na przykład wrzucani, jeśli się nie dostaniecie na stacjonarne, to nie będziecie automatycznie wrzucani na niestacjonarne. I na pewno tutaj często jest też pytanie o to, ile mniej więcej trzeba mieć procent, żeby się z nas spokojnie dostać. No to też dużo tak naprawdę zależy od tego, jak pójdzie matura w danym myślę, że było mi 75% z obu, ale też zdaję sobie sprawę, że w ostatnich latach w sumie ten próg u nas pulsował się tak na 140-138 i tutaj chciałam też pokazać właśnie, że w sumie ja prowadzę bloga Weterynarz w Spódnicy i tutaj staram się co roku wrzucać progi punktowe na dany wydział. No i tutaj też jest właśnie, jak widzicie, Wrocław, więc możecie sobie spokojnie też porównać. Ciężko teraz powiedzieć, jakie będą progi w tym roku, no bo to, tak jak mówię, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak pójdzie matura. I idziemy dalej. A tutaj już oddaję głos Zuzi. Dobra, hej, to ja Wam opowiem tak mniej więcej w skrócie o tych przedmiotach, które mamy na pierwszych 3 latach studiów. Dla większości mogą się wydawać mało znaczące, no bo jednak wiecie, nie mamy tutaj aż takiej styczności z żywym zwierzęciem i jeszcze nie umiemy leczyć, tak jak to wiecie, będzie na wyższych latach. Ale każdy z tych przedmiotów jest tak samo ważny, jak te, które będziemy mieli później, bo bez znajomości tych rzeczy, które widzicie teraz na ekranie, czyli tych naszych podstawowych przedmiotów, nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Dobrym przykładem jest na przykład biochemia, którą właśnie udało mi się skończyć w zeszłym semestrze, gdyż teraz zaczęłam immunologię weterynaryjną i na przykład widzę, jak bardzo te wiadomości, które przyjęłam i których się nauczyłam na biochemii, są dla mnie przydatne na immunologii. I mniej więcej właśnie na tym polegają nasze studia i na tym polega ten podział toku kształcenia, że przedmioty, które mamy na pierwszych latach, pozwalają nam zrozumieć przedmioty, które będziemy mieli później. Więc nie wyobrażam sobie na przykład właśnie zająć się bardziej praktycznymi i klinicznymi przedmiotami bez znajomości tych podstaw, których uczymy się teraz. No a anatomia, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam zrozumieć, jak są zbudowane zwierzęta, jak działa ich, jakby wiecie, układ kostny, jak działają im mięśnie. Histologia jest nauką, która już zajmuje się trochę bardziej taką budową wewnętrzną narządów, więc też co jest jakby bardzo ważne, żeby zrozumieć całą istotę funkcjonowania organizmu. Biochemia polega mniej więcej na tym, że uczymy się mechanizmów funkcjonowania organizmu, różnych przemian metabolicznych i biochemicznych, które jakby zachodzą w organizmie każdego żywego człowieka i zwierzęcia. Immunologia, no to immunologia, system odpornościowy, różnego rodzaju mechanizmy i tutaj jest właśnie nawiązanie do biochemii. Mikrobiologia jest przedmiotem bardzo teraz akuratnym, bo między innymi uczymy się o wirusach i bakteriach. Fizjologia zwierząt jest połączeniem, moim zdaniem, wszystkich tych przedmiotów wcześniejszych. Immunologii, biochemii, histologii, anatomii. Dla mnie osobiście jest jeden z ważniejszych i dość wymagających według mnie przedmiotów i uważam, że bez znajomości fizjologii no człowiek nie, no,
nie poradzi sobie, że tak powiem, dalej, bo na przykład już mamy dwa punkty niżej patofizjologię, która jest jakby fizjologią, tylko troszkę odwróconą, gdyż pokazuje nam właśnie to, co się dzieje, kiedy coś w organizmie źle działa. Czyli żeby uczyć się patofizjologii, najpierw musimy znać fizjologię, żeby wiedzieć, jak prawidłowo to wygląda, a dopiero potem możemy uczyć się o tym, jak, no, jak działają mechanizmy, jak funkcjonuje organizm w przypadku czegoś, czy w przypadku jakiejś choroby albo zaburzenia. No i w sumie na temat przedmiotów w latach 1-3, no, można by mówić dużo i opisywać każdy po kolei, ale to też nie o to w tym chodzi. No właśnie, bo... wiecie się też. Tak, tak. Po prostu jakby klucz tego wszystkiego jest takie, że mimo tego, że jak pójdziecie na te studia i może wam się wydawać, że te pierwsze 3 lata są takie mało istotne, bo wiecie, mało rzeczy praktycznych robicie, to wcale tak nie jest. To specjalnie jest tak skonstruowane, żeby poznać jak najwięcej wiedzy teoretycznej i żeby potem było łatwiej zdobywać wiedzę z kolejnych przedmiotów. Wstęp do praktyki, czyli też nie będziecie przygotowani do zajęć takich typowo klinicznych, jeśli tej teorii też nie będziecie umieli. A też chciałam wam pokazać, żebyście umieli korzystać w sumie na przykład z naszej strony wydziałowej, tutaj macie adres, i chciałam wam pokazać, że jest tam taka zakładka, gdzie możemy sobie oglądać plan studiów. I to w zależności od którego rocznika zaczynacie studia, dlatego że co jakiś czas to jest modyfikowane i na przykład ja, mój rocznik, zaczynałam wtedy studia i sobie otwieram i automatycznie nam powinien się tutaj zaraz otworzyć taka tabela, gdzie możemy sobie przybliżyć i widzimy, jak każdy semestr, jakie mamy przedmioty, czy to jest zaliczenie, czy to jest egzamin. Tutaj mamy CTS-y, tak jak mówiłam. Na przykład anatomia ma aż 8 CTS-ów, bo jest to bardzo ważny przedmiot, dużo godzin realizowanych jest i tu macie też podział. Ile są wykłady, ile są ćwiczenia, więc z tego też można jakby dużo wynieść i tutaj macie po kolei każdy, na każdych latach, jak to wygląda. Możecie się też z tym zapoznać. Tam są też w sumie przykładowe plany zajęć, więc też było takie pytanie, więc to śmiało mówię, możecie po prostu korzystać sobie z tej strony i żeby się dowiedzieć. A teraz ja wrócę do naszej prezentacji. I mamy tutaj kolejne, to jest, o, przeszło mi. Od 4 roku do 6 to zaczynają nam się już przedmioty kliniczne i staże. Czyli tak naprawdę no, pracujemy już z żywymi pacjentami, uczymy się takich klinicznych rzeczy. I co, o czym warto wspomnieć, że jak widzicie, mamy tutaj blok zarówno chorób zwierząt gospodarskich, psy i koty, konie, drób, ryby. Czyli ja wiem, że wiele osób, które w sumie zaczyna studia, już wie mniej więcej, co by chciało robić. Jednak jest to, nie da się tego uniknąć, że musimy się uczyć też o innych gatunkach. I no, czy tego chcemy, czy nie. Nasz zawód jest taki, że kończąc musielibyśmy umieć pomóc, no, chociaż doraźnie każdemu gatunkowi. I w sumie wiele osób no, ma z tym problem, że na przykład na anatomii trzeba się uczyć szkieletu, kości wielu gatunków, a nie tylko jednego. No tak jak mówię, no, to trzeba po prostu przejść, nawet jak was to nie interesuje, chociaż ja myślę, że zawsze coś na każdym bloku, nawet jeśli nie chcecie iść tak konkretny gatunek, to warto czegoś spróbować, dlatego że często po kilku latach ludzie sobie zdają sprawę, że a może jednak lepiej iść w zwierzęta gospodarskie, no bo nigdy nie wiem, lepiej próbować zawsze różnych opcji, niż potem żałować. Jeśli chodzi o taki blok, to on się też składa z kilku przedmiotów. Mamy na takim bloku choroby zakaźne zwierząt, mamy rozród, mamy choroby wewnętrzne, czyli interne, oraz chirurgię. I ten jeden blok to są tak naprawdę te 4 przedmioty, gdzie no, w dużej mierze to są zajęcia praktyczne ze zwierzętami. Mamy też fakultety, które są wybierane w sumie na 4 roku, na 5 i na 6. I to po prostu sobie sami wybieracie w zależności od tego, co was interesuje, jaka jest dostępność, bo to też problem jest czasami z miejscami. I możecie sobie wybrać, na przykład ja w tym semestrze realizuję dermatologię oraz choroby zwierząt egzotycznych, bo mnie osobiście najbardziej interesują właśnie zwierzęta egzotyczne.
No i mamy też staże. I trzeba sobie też różnicować, że mamy staże na uczelni, czyli ja teraz na tym piątym roku, czyli to jest 10 semestr, mam staże też z różnych gatunków i to po prostu są zajęcia, kiedy staże trwają miesiąc, każdy tydzień jest na innej katedrze i wtedy głównie nie mamy innych zajęć, czyli innych zajęć w planie, może wam pokażę też mój plan, bo w sumie tutaj mam USOS i mam nadzieję, że on się włączy. Tak, by to są moje przedmioty takie obligatoryjne, ale w miesiącu, kiedy ja mam staż, to ja nie mam tych przedmiotów, tylko mam same zajęcia praktyczne na klinikach, czy mamy też wyjazdy na przykład na Swojec, do Bydła. Więc tak to mniej więcej wygląda. I staż jest też w kolejnym semestrze, czyli w 11. A jest także staż po studiach, kiedy w sumie jesteście przyjęci na przykład przez jakąś klinikę właśnie na okres stażu, kiedy jeszcze nie jesteście takimi pełnoprawnymi lekarzami, ale uczycie się, zdobywacie wiedzę i to jest właśnie staż po studiach. Praktyki. Poza tym, że w sumie nasze studia są takie dosyć wymagające, bo poza tym, że mamy realizujemy przedmioty przez cały, no, przez cały rok, to plus mamy praktyki i no, te praktyki trwają na przykład półtora miesiąca, czyli to jest połowa wakacji tak naprawdę jest zabrana, ale no, dla naszego dobra. No i po drugim roku studiów mamy praktyki hodowlane i one trwają 2 tygodnie, czyli kontaktujecie się z jakimś gospodarstwem. Ważne jest to, że u nas akurat we Wrocławiu muszą być to zwierzęta gospodarskie, zwierzęta hodowlane. Czyli może to być bydło, konie, owce, drób i chyba tyle. W sensie, że na pewno nie można tych praktyk odbywać w ogrodach zoologicznych. No i to są takie praktyki, gdzie już wtedy też w zależności gdzie traficie, możecie się dużo nauczyć, głównie z tym nacisk właśnie na tą hodowlę zwierząt, chociaż myślę, że już może, że w zależności od tego, gdzie będziecie, możecie już jakieś weterynaryjne rzeczy robić, na przykład tam, gdzie ja miałam akurat przy owcach, to było wypadnięcie macicy, można było się uczyć, już takie jakieś podstawy z tego. Później mamy praktyki kliniczne, które są po 4., po 5. roku studiów i one trwają miesiąc. Ogólnie to 20 dni, bo weekend się nie liczy. I wtedy sobie już wybieracie, gdzie chcecie konkretnie, w jakiej klinice. Są ludzie, którzy na przykład z lekarzem terenowym jeżdżą, są ludzie, którzy no, mają w klinikach, w mniejszych gabinetach. I tam już jest, to są już takie praktyki, mówię, typowo kliniczne, gdzie no, po raz pierwszy możecie właśnie no, przynajmniej z założenia nauczyć się na przykład kastracji, sterylizacji, różnych podstaw jak zakładanie wymflonów, pobieranie krwi. Bardzo dużo to daje właśnie dlatego, że te przedmioty przedkliniczne nas przygotowują oraz też kliniczne, a po tych przedmiotach możemy swoich sił wypróbować już w klinice. Dodatkowo mamy w tym samym czasie w inspekcji też po 4., po 5. roku studiów i to jest 2 tygodnie, przy czym po 4. roku są to praktyki wrzeźni. Do zajęć wrzeźni w sumie się jeszcze odniosę, bo bardzo dużo pytań na ten temat było i to opowiem o tym na samym końcu. I po 5. roku mamy w zakładzie przetwórstwa, czyli no, w inspekcji. No i mamy te staże, o których już wcześniej wspomniałam. I tutaj też oddaję głos do Asi. Dobra, a więc przed sobą macie akurat plan, który miałam w poprzednim semestrze po lewej stronie i mam obecnie po prawej. Na pierwszym roku w sumie takimi najważniejszymi przedmiotami, które trwają oba semestry, są anatomia zwierząt i histologia z embriologią. Najważniejsze informacje o tym dwóch przedmiotach powiem na następnych slajdach, ale jeszcze tak pokazując, nie ukrywajmy, są dosyć duże przerwy pomiędzy niektórymi przedmiotami. To wszystko zależy od ilości grup, jaka będzie na waszym roku, co zależy od ilości studentów, która zostanie przyjęta.
okienka mogą trwać 15 minut, żeby zdążyć po prostu przejść z katedry do katedry, a mogą trwać nawet kilka godzin. I w tym czasie no, też powiemy Wam, co możecie robić w tym czasie. Osoby, które już na przykład studiowały i weterynaria jest ich drugim kierunkiem, mogą sobie przepisać oceny, jeżeli katedra na to pozwoli. Na pierwszym semestrze jest między innymi chemia, która jest bardzo zbliżona do chemii licealnej, więc jest to bardzo przyjemny przedmiot. Jest biostatystyka metody dokumentacji, ochrona środowiska, która polega na oglądaniu i rozumieniu prezentacji na zajęciach oraz na ćwiczeniach. Jest również biologia komórki, która była jednym z moich ulubionych przedmiotów na pierwszym semestrze. Wykłady są bardzo ciekawe, które w sumie zahaczają o troszeczkę o biochemię, troszeczkę o histologię. Na pewno bardzo dużo się dowiecie na ćwiczenia, które są bardzo przyjemne. Jednym z ciekawszych przedmiotów jest na pewno ekonomia weterynaryjna, a później na drugim semestrze etyka zawodowa. Na pewno możecie dużo się na tych przedmiotach dowiedzieć o tym, w jaki sposób będzie wyglądała wasza praca w przyszłości, o dyscyplinie w zawodzie, o takich podstawowych wartościach, które powinny wam towarzyszyć w waszej przyszłej pracy. Przedmioty no, niby się wydają, że są łatwe i że są nie za bardzo potrzebne, ale tak jak Zuza mówiła, one są tutaj na pierwszym roku po to, żebyście wiedzieli, z czym będziecie mieli do czynienia na następnych latach. Żebyście wiedzieli, żebyście mieli w ogóle jakiekolwiek podstawy później do rozumienia kolejnych rzeczy, które będziecie mieli na drugim, trzecim czy czwartym roku. W sumie chyba też warto się tutaj odnieść do tego, bo też często dostaję takie pytania, że powiedzmy ktoś sobie na przykład nie radził z chemią właśnie w liceum, i że usłyszał od kogoś, że na weterynarii jest bardzo dużo chemii i są z tym problemy, jeśli, no i co prawda ja na pierwszym roku byłam już kilka lat temu, ale jeśli chodzi o chemię, to wydaje mi się, że ona jest bardzo, bardzo łatwa w porównaniu do tego, co się robiło na liceum, jest przyjemna i nie ma z tym jakichś większych problemów, studenci zdają to raczej bezproblemowo, a jeśli czegoś nie rozumiem, to są też konsultacje, gdzie prowadzący może jeszcze raz na spokojnie wytłumaczyć, a z kolei biochemia to też bym jej nie porównała do takiej chemii, typowej chemii, że to są raczej... Ciekawy temat do rozmów. Biochemia zaczyna się w drugim semestrze i trwa dwa semestry też, tak jak Zuzka mówiła, miała egzamin w sesji zimowej z tego przedmiotu. Na pewno wymaga od Was dyscypliny podczas nauki, czy nie trzeba się tego bać, bo dla chcącego nic trudnego, ale musicie po prostu czytać ze zrozumieniem i pilnować w nauce. Tak, i chyba też nie ma co słuchać, bo każdy człowiek ma też inne predyspozycje i lubi co innego. Na pewno po biochemii narosło wiele mitów i jest to pewne, tym się po prostu straszy młodszych. Ale to mówię, to nie znaczy, że wy na przykład tego przedmiotu nie polubicie, bo tak jak tutaj Asia mówiła, wszystko zależy po prostu od tego, od systematycznej nauki, zaangażowania i wcale no, nie jest tak strasznie, tak? że ja raczej przyjemny przedmiot. Powinno się też słuchać, no, są zawsze dwie strony medalu, tak? Że czasami ktoś straszy, hiperbolizuje, a czasami ktoś mówi, luz, nic takiego, czyli znaleźć taki złoty środek. Nie lekceważyć nigdy przedmiotu, broń Boże, ale też nie popadać w paranoję. No myślę, że możemy przejść. Tutaj mniej więcej widzicie, jak to wygląda i to też oczywiście ten plan zależy po prostu, jak zostaniecie przypisani do danej grupy, czyli za dużego wpływu też na to tak naprawdę nie macie. No i co robić między okienkami? To może zacznę ja, potem dziewczyny mogą dodać coś od siebie, dlatego że to też zależy od tego, jakim typem człowieka jesteście, co lubicie robić. Ja na przykład bardzo lubię ten czas spędzać, jak mogę, jakoś aktywnie, bo na przykład mam okienko godzinę i nie opłaca mi się wracać do domu, mimo że mieszkam blisko uczelni. To mamy wiele różnych atrakcji, które możemy też realizować u nas na wydziale. Na przykład właśnie mieliśmy taką akcję Weź Bigla na spacer, o czym też w sumie mówiłam, jeśli mnie słuchaliście na dniu otwartym,
Mamy nasze bigle na katedrze chorób wewnętrznych i na katedrze rozrodu i tam po okazaniu legitymacji, przejściu też szkolenia krótkiego, możecie takie bigle brać na spacer. Obok jest Park Szczytnicki, szczególnie wiosną to jest świetna okazja, żeby chociaż w ten sposób móc się odwdzięczyć naszym biglom, które my z kolei używamy do właśnie przymiotów klinicznych, czyli na przykład interna w suchych kotów, uczymy się badania klinicznego na diagnostyce na nich. Można też odwiedzić inne uczelniane zwierzęta, oczywiście to też po uzyskaniu wcześniejszej zgody, bo wiadomo, to też nie jest tak, że możecie sobie chodzić po wydziale, gdzie wam się podoba, ale zazwyczaj prowadzący, jeśli im się to zgłosi, nie robią problemu, można iść na przykład do koni, wyczesać je. Wcześniej mieliśmy Ankarę, bo to nasz kot też dydaktyczny, można ją było zabrać na spacer. Mamy też nasze krówki, Myćkę na pewno kojarzycie, która nam zwiała z obory dydaktycznej. Można do niej przychodzić z marchewką, jabłkiem, ona uwielbia. Mamy też wiwarium zwierząt egzotycznych, gdzie zapisze to, o czym o jaskrajnach oczywiście będzie za tydzień. One się przedstawią, jeśli się zapiszecie, możecie odwiedzać właśnie tam zwierzęta egzotyczne. Możecie już nawet na pierwszym roku pójść, zapisać się na wolontariat do naszego ambulatorium, gdzie możecie się uczyć już, no mówię, od pierwszego roku chodzić i zobaczyć, jak wygląda praca lekarza, pomagać małymi kroczkami. Oczywiście wiadomo, że zawsze pierwszeństwo będą mieli stażyści, ale czasem jest tak, że akurat stażystów nie ma i macie lekarza z własnej dyspozycji. Tutaj pewnie Zuza zaraz opowie, żeby wrócić na spanko. Możecie iść coś przekąsić obok, no mamy pasterz grunwaldzki, mamy cynamon, mamy wanilię, gdzie no, można chodzić, jeść ze znajomymi. Oddaję głos dziewczyną, czy chcą coś dodać. No ja chciałabym tylko powiedzieć, że jak będziecie kiedyś u nas studiować, to szukajcie sobie mieszkania blisko uczelni. Ja na przykład osobiście mieszkam w akademiku po drugiej stronie ulicy i uwierzcie, nawet takie półgodzinne spanko pomiędzy zajęciami jest chwilami zbawienne i jestem dużą fanką spędzenia tak czasu pomiędzy okienkami. No i tak jak Klaudia powiedziała, fajnie też jest gdzieś iść coś zjeść, a akurat nasze uczelnia charakteryzuje się chyba jedną z lepszych lokalizacji, jakie mogłabym mieć, bo naprawdę jest blisko wszędzie i czy ktoś jest wege, czy je mięso, czy nie je glutenu, czy nie je nabiału, nie wiadomo czego, na pewno znajdzie coś dla siebie w okolicy. Obok jest na przykład warzywniak, to jest super bar, mega są ceny, bardzo przystępne ceny i super jedzenie wegańskie, ja naprawdę polecam, jak odkryłam, to chodzę tam, tam często są studenci. A właśnie warto też, tak jak Zuza mówiła o tym spaniu, dlatego że na studiach nie ma godzin takich typowo jak na przykład w liceum, że zaczynamy od 8 do 8.30, tylko może no, spodziewajcie się, że zajęcia mogą być na 7.30, a nawet ja na swoim roku zaczynałam chyba o 6.35, 45 jakoś tak. Więc no, to są godziny różne, musicie się z tym liczyć. Myślę, że możemy iść dalej. No i pierwsze kroki na wydziale. To też chciałam Was uspokoić, bo na pewno wiele osób myśli właśnie, jak to będzie z poznaniem wszystkiego, czy dostaniecie jakieś wytyczne. Na pewno będzie, mam nadzieję przynajmniej, że ta sytuacja pozwoli, żeby ten dzień wstępny odbył się, gdzie będziecie mieli okazję poznać właśnie władzę naszego wydziału, pracowników dziekanatu oraz no, prowadzących w sumie później i no, warto znać tutaj te osoby, są one bardzo ważne, szczególnie panie w dziekanacie są mega kochane i nieraz na pewno będziecie potrzebowali pomocy z ich strony. Warto też pamiętać, że bardzo ważne jest oczywiście, jaki tytuł naukowy ma dany prowadzący. Na to tutaj też uczulam, żeby właśnie zwracać uwagę, czy ktoś jest doktorem, czy ktoś jest profesorem, bo no niektórzy mogą być wyczuleni faktycznie na tym punkcie, a też kultura w sumie tego wymaga. No i warto by było wiedzieć, kto jest właśnie naszym dziekanem, ogólnie poznać strukturę uczelni i prowadzących też, jaki jest dany kierownik danego przedmiotu. Później poznacie też prowadzących, którzy mają z Wami ćwiczenia.
Zaopatrzenie się w mapkę kampusu. W sumie mapka kampusu jest dostępna na stronie uczelni i co też warto wspomnieć, że dostajecie taki na początku roku, jak idziecie odebrać legitymację, to dostajecie taki kalendarz z uniwersytetu naszego i tam też jest ta mapa kampusu. Na pewno na początku będziecie mieli problemy, żeby trafić, co, gdzie, jak, ale no, my też ze swojej strony oferujemy na pewno pomoc. My robimy też takie internetowe mapki. W tamtym roku chyba było nawet takie spotkanie przed rozpoczęciem dla pierwszaków, że zaprosiliśmy ich na wydział, pokazaliśmy im, gdzie jest dany przedmiot prowadzony. Na początku jest to naprawdę bardzo pomocne, bo teraz no to wiadomo, ja już wiem, gdzie co jest, ale początki są trudne. Mamy integrację i na pewno, jeśli dowiecie się, że dostaliście się już na studia, to powstają różne grupy na Facebooku, gdzie no my też tam się oczywiście wtedy reklamujemy z naszym fanpage'em, ale też mówimy, że możecie do nas śmiało pisać. Możecie się integrować sami wewnętrznie. Są takie sytuacje, że na przykład ktoś zawozi papiery, ma wolne popołudnie i mówi, że kto wtedy jest we Wrocławiu, i się spotykacie. My na pewno też co roku po właśnie tym dniu wstępnym robimy taką integrację chyba pod akademikiem na Biskupinie, tam w sumie blisko z anatomia, więc przy okazji będziecie widzieli, gdzie macie zajęcia. I jest grill, są różne atrakcje, możecie poznać też starszych studentów, możecie zadać im pytania. Kto pytanie błądzi, nie musicie się jakby tego krępować. No i odbiór legitymacji oraz rejestracja w bibliotece i w systemie USOS, to też jest ważne, ale to wszystko zostanie Wam przekazane właśnie na dniu wstępnym. Legitymację dostajecie właśnie w pierwszym tygodniu już trwania zajęć. I też macie przekazane, jak się rejestrować w bibliotece, to też jest ważne, bo do tego jest potrzebny numer indeks, żebyście znali, bo wtedy jest wojna właśnie o książki w bibliotece, które szybko niestety są wypożyczane, więc to kto pierwszy, ten lepszy. Zakup pierwszych materiałów, to też mamy taką stronę na Facebooku, co też Wam udostępnimy, tablica weterynaryjna. Co roku też robimy taki mini przewodnik, gdzie inni studenci mówią, z czego oni się uczyli, co oni polecają. Ale też zawsze warto się wstrzymać z kupowaniem, bo też nie wiecie, na jakiego prowadzącego traficie. Nie wiecie też jeszcze z własnych preferencji. A wiadomo, że sugerowanie się czyim zdaniem no nie zawsze jest dobre, bo każdy uczy się inaczej, każdy ma swój system, każdy ma swoje ulubione książki, więc też możecie być spokojni, żeby też nie wariować i w sumie patrzeć, jakie są ceny. Możecie śmiało na przykład nas pytać, to też oferujemy taką pomoc, bo czasami niestety te ceny są wygórowane. A z racji, że Wy jeszcze jesteście nieświadomi tego, to ktoś może chcieć no, sobie zrobić interes na Was, więc to też do tego ostrzegam przed tym. Dowiecie się też o pomocy finansowej dla studentów, czyli mamy tutaj stypendia socjalne, stypendia rektora, które dostajecie najwcześniej po pierwszym roku za dobre wyniki w nauce, ale jest też zapomoga, o czym oczywiście też na pewno wspomnimy szerzej na tym dniu wstępnym. No i starosta roku, najlepiej jest też dosyć wcześnie wybrać, to jest taki szef wszystkich szefów, osoba, która kieruje rokiem, jest pierwsza, kontaktuje się z prowadzącymi, ustala oczywiście w porozumieniu z Wami egzaminy. Teraz szczególnie w tym okresie jest widoczne, jak bardzo ważna jest funkcja starosty, kiedy no, mamy ten okres tej pandemii, trzeba się komunikować z prowadzącymi, im też pomagać. Więc no, warto, żeby ta osoba to była osoba taka rozgarnięta, kulturalna, bo ten kontakt z prowadzącym też jest ważny, żeby zachować wszelkie zasady kultury. No i trzeba się liczyć też za dodatkowy obowiązek, dodatkowa praca i że to jest przez kolejne kilka lat.
No i komunikacja, to tak jak już wspomniałam o tych grupach na Facebooku, że się pojawi i na pewno możecie liczyć też na pomoc starszych, bo tam często dodają się starsi i piszą, odpowiadają na wasze pytania. No i nauczycie się na pewno też pisanie maili. To jest śmieszne, ale naprawdę na początku jest z tym problem, jeśli jest w ogóle cała strona, gdzie macie poszczególne katedry i macie tam pracowników, a obok macie mail. I czasami trzeba we własnym imieniu coś się zapytać, napisać i pamiętam, że pierwszy mail to jest zawsze najtrudniejszy, bo nie wiecie jak zacząć, co napisać, żeby ładnie brzmiało, żeby było kulturalnie i spędza się przed nim no, nawet czasami godzinę. A oczywiście z czasem to jest wszystko coraz łatwiejsze i tego też na pewno się nauczycie. Tutaj oddaję głos, chyba że dziewczyny chcą, w sumie Asia miała coś powiedzieć, tak? Takie moje krótkie wspomnienie, jak to wyglądało. Dostaliśmy wiadomość na początku, zostaliśmy zaproszeni do grupy facebookowej, gdzie starości najwyższych lat pogratulowało nam dostania się, co było takim miłym akcentem, że o, ktoś nas docenia. Później były wszystkie informacje odnośnie organizacji studiów oraz pierwszego naszego spotkania na wydziale. Ono miało miejsce pod koniec września, bodajże 28-29, coś w tym stylu. Na 8:30 albo na 9:00 spotykaliśmy się na auli naszej głównej, na auli Jana Pawła. I było od razu szkolenie PHP. Szkolenie odnośnie biblioteki. Wszystkie informacje zostały nam tam przekazane. Wybraliśmy od razu na spotkaniu starostów, było spotkanie z opiekunami roczników. No, to takie najważniejsze informacje, które mieliśmy na pierwszym dniu. I, no i później poszliśmy oczywiście na integrację z naszymi znajomymi. No, możemy przejść do kolejnego slajdu. W sumie możesz opowiedzieć jeszcze o tej akcji Adoptuj. A no właśnie, to jest super inicjatywa, która na pewno bardzo mi pomogła w odnalezieniu się w tej całej sytuacji tutaj na wydziale. Dziewczyny z wyższych lat postanowiły stworzyć taki program Zaopiekuj się pierwszakiem, Adoptuj pierwszaka, gdzie osoby ze starszych lat zaczęły nam pomagać, wprowadzać nas w całe życie uczelniane, zawsze pomagały nam z jakąś dobrą radą, z dobrym słowem. Tłumaczyły nam, jak działa cały uniwersytet i jak działa nasz wydział. Także jest to bardzo fajne i jeżeli dostaniecie się tutaj na wydział, to warto się zgłosić do tego programu Zaopiekuj się pierwszakiem. Ktoś was na pewno przygarnie, uprowadzi was po uczelni, opowie wam co i jak. Dobrze, to idziemy dalej. No i taki zestaw pierwszaka, co powinniście mieć? Tak jak już Klaudia mówiła, nie kupujcie materiałów od samego początku. Przed dostaniem się na wydział, czy od razu jak dostaniecie papiery, bo najlepiej poczekać i zapytać prowadzącego, co potrzebują, co poleca, czy też starszych roczników. No ale na pewno przyda wam się fartuch z długimi rękawami, jeden na anatomię, który będzie taki do ubrudzenia się, który będzie mieć dosyć nieprzyjemny zapach później, a drugi będzie taki bardziej wyjściowy, który będzie na histologię, czy na biologię komórki. Może być też z krótkim rękawem, znaczy na anatomii lepiej z długim, ale na przykład na laborki z biochemii to może być krótki. No i też tutaj chciałam wspomnieć, że na przykład we Wrocławiu dosyć blisko uczelni jest lumpex z fartuchami, więc na przykład na anatomię to nie warto kupować jakiegoś drogiego, super wypasionego fartucha i można na przykład za 20 zł w takim lumpeksie z odzieżą medyczną używaną kupić. Jak najbardziej. Później już jak będziecie brnąć na anatomię, to przyda wam się skalpel i ostrza, kiedy już zaczną się prace na preparatach miękkich, ale to dopiero w okolicy grudnia. Na pewno rękawiczki przydadzą się i na chemii, i na biologii komórki, też potrzebowaliśmy tam jednej pary rękawiczek, czy tam dwóch. Na anatomii to jest no, po prostu obowiązkowe. Przydadzą wam się też na pewno zeszyty, jeżeli ktoś lubi robić ładne notatki, czy pisać sobie, jeżeli ktoś coś mówi na wykładzie, czy na ćwiczeniach, to polecam, bo dużo rzeczy naprawdę umyka, a ilość wiadomości na pierwszych miesiącach, żeby przestawić się z takiego trybu licealnego na ten uczelniany jest na pewno przytłaczająca, ale no,
jak my przeżyliśmy, to wy też dacie radę. Nie ma żadnego problemu. Książki albo papierowe, albo w PDF-ie, co kto woli. To już jest dobrowolne. Na pewno przyda wam się dobry atlas, czy atlas anatomii psa i kota, czy taka biblia anatomiczna lisia, to wszystko zależy od tego, z czego wy będziecie chcieli się uczyć. No i na dniu wstępnym dostaniecie kalendarz uczelniany, na którym jest rozpiska wszystkich sal, które się znajdują, gdzie, na jakiej katedrze, statut uczelniany, statut wydziałowy i najważniejsze daty. Dużo osób też ma wątpliwości odnośnie kupowania kości czy też czaszki. To jest już kwestia, jak wy wolicie się uczyć, czy wolicie mieć coś przed sobą i jakby widzieć to, czy wolicie mieć to nadrukowane. Dużo osób też będzie mówiło o tym na kolejnych slajdach. Kupuje nawet na grupę zestaw kości albo czaszkę, żeby uczyć się wspólnie. To nie jest wymagane. Też są konsultacje, gdzie prowadzący udostępniają te kości. Ja osobiście nie miałam kości i tak dobrze zdałam, więc to też jest wydatek jednak trochę i też trzeba uważać właśnie na ceny. A, wątpliwości. To tutaj jest w sumie taki slajd, bo wiele osób często ma takie pytania, wątpliwości, gdzie zdaję sobie sprawę, że ja przed studiami w sumie miałam podobnie, na przykład, czy dam radę, czy nie będę brzydził mnie widok zwłok krwi operacji. No i muszę przyznać, że ja na przykład też takie wątpliwości miałam przed studiami, że nawet bałam się widoku krwi, nawet oglądałam filmy na YouTube z różnych operacji, bo gdzieś tam sobie zakodowałam, że pewnie ten widok tej krwi będzie mnie brzydził, że pewnie sobie nie dam rady i to jest chyba bardziej sam strach przed strachem, bo później przy zajęciach już na preparatach okazało się, że to wcale nie jest takie straszne i że to wcale mnie nie brzydzi i że da się to wszystko znieść. To jest bardzo ważne, że same studia to są takimi etapami i same przygotowują nas, żeby sobie z tym wszystkim radzić. Czyli na przykład na początku mamy psa w furmaninie na anatomii, później na przykład, nie wiem, uczymy się pobierać krew, później mamy też już jakieś operacje, możemy uczestniczyć. I to wszystko jest takie stopniowe, że to nie jest straszne i że każdy na pewno też miewa takie wątpliwości. Czy znajdzie się czas na swoje pasje i zajęcia dodatkowe, to myślę, że też zależy od tego, jak wy działacie, jak czy jesteście systematyczni, jak organizujecie swój czas, ale na wszystko jest, na pewno na wszystko jest czas. Nawet studenci dają radę, żeby pogodzić i studia, i pracę. To też w zależności jest od tego, na którym roku jesteście. Na pewno najciężej jest na trzecim roku, kiedy on w sumie jest najbardziej taki absorbujący i wymagający. Pytanie, co jeśli nie znam pierwszego terminu? No też nie ma co tutaj się w sumie uprzedzać. Mamy jeszcze drugi termin, tak jak wspomniałam, trzeci termin. Nie ma co z góry zakładać, że wam się nie uda. Czy to nie za daleko od domu? W sumie wiele ludzi, wybierając swój wydział, czy tam, gdzie będzie studiowało, właśnie tym się sugeruje. Ja chciałam wam powiedzieć, że warto zawsze zobaczyć, co oferuje nam uczelnia, bo jednak uczelnia nie jest równa uczelni. Wiem, że to jest tak, że jesteśmy w młodym wieku i musimy podejmować dojrzałe decyzje, ale warto na przykład spojrzeć, jaki wydział, na jakie na przykład zwierzęta daje nacisk, co oferuje, czy właśnie ma te akredytacje, czy możemy potem pracować za granicą. Warto na to spojrzeć, bo wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy, a później już w trakcie studiowania no, jest za późno. Czy czekają mnie zarwane nocki? No znowu to jest kwestia tego, jak organizujemy swój czas. Przyznam szczerze, że ja nigdy nie zerwałam nocki. I może też mnie straszono, że to jest nauka po nocach, że po prostu nie da się inaczej rady. Ale mówię, to kwestia systematyczności i tego, jak do tego podchodzicie, jaki macie system nauki na pewno. Więc no, jakby reasumując,
strach jest czymś normalnym, ale niech was to nie paraliżuje. I mam też często pytania, czy jak nie lubię pająków, nie lubię węży, to czy mogę iść na weterynarię? No sami potem jakby decydujecie, czym się będziecie zajmować. Nie kojarzę, żebyśmy musieli mieć na jakichś zajęciach pająka albo węża. Ja przyznam szczerze, że sama się bałam pająków, a udało mi się przełamać tę barierę, ten strach właśnie na studiach. I jak widziałam pająka ostatnio w sumie pierwszy raz i całkiem stwierdziłam, że jest całkiem przyjemny i miły, to aż moi rodzice nie mogli uwierzyć, bo po prostu tak panikowałam na widok pająka. Mówię, wszystko kwestia czasu. Nikt wam nie każe leczyć pająków ani węży, więc nie musicie się o to martwić. Dobre rady. To tak jak już wspomniałam, uczyć się systematycznie. Chociaż no mówię, to też zależy jak lubicie. Są fajne planery, dostaniecie też ten kalendarz akademicki, gdzie możecie sobie na przykład zaplanować, że dzisiaj poświęcę tyle i tyle godzin na naukę danego przedmiotu i trzymajcie się wyznaczonego celu, ale co jest ważne, że też poza nauką musicie znaleźć czas dla siebie, czas, żeby odpocząć, bo trzeba zachować właśnie taką równowagę. Nie bać się pytać, jak się czegoś nie rozumie lub potrzebuje się pomocy. To jest jakby normalne, że na przykład możecie zapytać prowadzącego, czy może coś powtórzyć, czy możecie skorzystać z konsultacji. Możecie śmiało pisać do starszych, do naszego samorządu z pytaniami. No lepiej zawsze się kogoś zapytać, niż zostać z problemem samemu, gdy często to się też okazuje, że to jest tak naprawdę błahostka, którą łatwo jest rozwiązać. Twórzcie własny system nauki, czyli tak jak wam najbardziej pasuje. Nie musicie się sugerować tym, jak ktoś się uczy, jak ktoś ma system, tak żeby wam było wygodnie i żeby on był dostosowany też do waszego trybu życia, bo jak ktoś lubi na przykład się uczyć w nocy, no to wiadomo, nie ma w tym nic złego. Ja na przykład nie lubię i nie potrafię nawet uczyć się w nocy. Rozwijajcie swoje pasje i zainteresowania już na samym początku, bo tak jak wspomniałam, uczelnia też oferuje wiele rzeczy. Możecie już od pierwszego roku próbować znaleźć miejsce na jakieś praktyki, na wolontariat. Poza tym oczywiście poza samą weterynarią jest masa innych rzeczy, które możecie robić. Nie musicie się ograniczać tylko do weterynarii. No i pamiętać o tym odpoczynku. To jest bardzo ważne, bo czasami ten stres potrafi nas zapędzić w kozi róg i odbić się na naszym zdrowiu, a jednak no, gdy nie jesteśmy zdrowi, no, to wszystko inne też może się posypać. No i jeśli powinien ci się noga, to pamiętaj, jak to się mówi studenci, pamiętaj, bez spiny są drugie terminy. I warto się tym sugerować, bo nawet najlepszym zdarza się, że się powinie noga i że wleci ta dwójka mimo nauki, mimo starania. I z perspektywy czasu ja się mogę z tego śmiać. Wiem, że pierwsza dwójka najbardziej boli, ale później będziecie, tak jak mówię, będziecie się z tego śmiać po prostu. No to tak jak już mówiłam, anatomia jest jednym z najważniejszych przedmiotów na pierwszym roku, bo trwa całe dwa semestry. Składają się na anatomię zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. Na ćwiczeniach zaczynamy od kości, później przechodzimy do czaszki, mięśnie szyi, tułowia, kończyna piersiowa, kończyna miedniczna i sprawnologia. Na preparatach mokrych, czyli od... Ale to jest planknologia, bo pewnie też nie każdy wie. To są ogólnie, są wszystkie narządy wewnętrzne, jakie mają w sobie zwierzęta. Teraz akurat obecnie mamy to omawiane na anatomii, teraz bodajże nerki i układ moczowy. Szpilki. Czym są szpilki? Bo o tym jest też dużo legend. Szpilki są formą zaliczenia praktycznego, gdzie wchodzicie na salę i macie preparat, na przykład powiedzmy kończynę piersiową i w nią macie podbijane szpilki z numerkami i macie określony czas, aby podać nazwę polską i nazwę po łacinie i to jest forma waszej praktyki. Później do tego dochodzi jeszcze teoria, na przykład u mnie niestety przyszła pandemia i nie miałam jeszcze takich zaliczeń,
ale z tego, co dziewczyny mogą powiedzieć, to na pewno jest to taki, no, coś ciekawego, bo musicie myśleć o tym i po polsku, no i po łacinie. No ale... Tak. Ogólnie anatomia, wykłady są zaliczane na koniec w formie egzaminu. Do egzaminu możemy zostać dopuszczeni, jeżeli zdamy ćwiczenia. Osoby, które utrzymują dosyć wysoką średnią, to jest średnia powyżej 4,5, mogą zostać dopuszczeni do tak zwanego przedterminu, czyli zdawania terminów anatomii w formie ustnej. No mam nadzieję, że mi się uda zdobyć przedtermin, bo jest to na pewno duże ułatwienie później w nauce i zaliczaniu innych przedmiotów na tym semestrze. To może Zuza by powiedziała kilka słów. Że warto powiedzieć, że to jest przedtermin, bo to też może być niezrozumiałe, bo mamy też pierwszy termin, drugi termin egzaminu i trzeci zazwyczaj ostateczny ustny. Przedtermin to jest właśnie taka nagroda dla studentów, którzy powiedzmy pracują cały rok, mają dobre oceny i mogą tak zwany termin zerowy. Czyli jeśli nawet nam się powinie noga na nim, no to możemy przystąpić zazwyczaj, bo nie zawsze, ale zazwyczaj do pierwszego terminu. No i ten przedtermin zazwyczaj jest w takiej formie bardziej przystępnej dla studenta, na przykład ustnie, prowadzący też patrzy inaczej, więc w sumie studentom zależy, żeby dostać na te przedterminy, bo to jest dosyć fajna opcja. No a propos jeszcze właśnie egzaminu z anatomii, nie do końca mogę się wypowiedzieć na temat szpilek, bo no, nie miałam tego egzaminu, niestety dla mnie dobrze, bo zdałam przedtermin z anatomii, więc przedtermin charakteryzuje się z tego przedmiotu właśnie tym, że jesteśmy zwolnieni z tego egzaminu praktycznego, czyli z tak zwanych szpilek. Wygląda on bardzo przyjemnie, tak jak już dziewczyny zdążyły zaznaczyć. U nas wyglądało to tak, że wchodziliśmy po dwie osoby do profesorów, bo mamy dwóch takich głównych profesorów od anatomii i oni obaj egzaminują. No i na zmianę się wchodziło parami do jednego albo do drugiego profesora. Losowało się karteczkę, na której było 5 pytań, macie tam 10, bodajże minut, coś w ten deseń, żeby sobie zrobić nogi, sporządzić z tych pytań, no i potem po prostu odpowiadacie ustnie. Tylko że to nie jest tak, że na przykład, no nie wiecie, nie będziemy ukrywać, że bazy krążą wśród studentów zawsze. I jeżeli ktoś się wyuczy samych pytań z baz, to też nie o to chodzi i prowadzący też zdają sobie z tego sprawę, bo na przykład bardzo często lubią dopytywać o dodatkowe rzeczy. Ja pamiętam, że miałam takie pytanie, na które nie do końca umiałam odpowiedzieć i moja rada jest też taka, żeby zawsze mówić, co wam, że tak powiem, się na język przyniesie, tylko żeby to było mniej więcej z sensem i logicznie powiedziane, bo ja na przykład kojarzyłam 5:60, ale nie byłam pewna, ale prowadzący bardzo często na przedterminach pomagają studentom. Czyli jak widzą, że coś tam komuś trybi z tyłu głowy, to bardzo często, że tak powiem, ciągną za język albo zadają pytania pomocnicze tego typu, żeby po prostu dojść do sedna sprawy i odpowiedzieć na pytanie. Także to jest na pewno dość duża zaleta przedterminów. No i tak jak Klaudia już powiedziała, jeżeli ktoś takiego przedterminu nie zna, to bardzo często może podejść normalnie do terminu pierwszego, czyli ma tak jakby dodatkowy termin, co też jest bardzo dużą zaletą. No i tak, anatomia potem wygląda tak. Jedna z takich, że tak powiem, strasznych rzeczy z anatomii jest taka, że jeżeli ktoś nie zda, podajże to było, że jeżeli nie zdał w pierwszym terminie egzaminu teoretycznego, to w ogóle nie mógł podejść już do szpilek. Albo na odwrót, bo już nie pamiętam, co jest pierwsze. Asia, może ty kojarzysz? Jak na razie jeszcze... No właśnie, ale jeden z tych... praktyka. Okej, okay, praktyka była pierwsza, tutaj już mam też podpowiedź, że jeżeli ktoś nie zdał szpilek, to nie mógł podejść do teorii w pierwszym terminie, tylko z automatu ląduje we wrześniu. Więc rada jest taka, żeby przyłożyć się naprawdę do tej części praktycznej, bo ona też jakby będzie bardzo, bardzo przydatna w przyszłości. Więc tak, to chyba tyle na temat egzaminu z anatomii. Nie jest taki straszny, jak może się wydawać. Ja jeszcze chcę specjalnie z mojej półeczki na książki. Książki, z których się uczymy, to jest Anatomia zwierząt domowych lisia, która jest bardzo przydatna i na pewno wam się przyda, bo najczęściej pytania są układane z tego. I też coś, co przydaje się na odgrudnie, zaczynając od mięśni, to jest atlas anatomiczny psa i kota, który też również będę bardzo polecać. Osteoparty. Jest to termin, który będziecie często słyszeli od swoich starszych kolegów ze starszych lat.
Tak jak już mówiłyśmy, nie trzeba kupować kości, nie jest to obowiązkowe. Jeżeli ktoś chce i ktoś preferuje taki sposób nauki, znam sytuację, że znajomi zrzucali się po ileś i kupowali razem jakiś zestaw kości. I później umawiali się razem na tak zwane osteoparty i przynosili własne notatki, przynosili kolorowankę, która też bardzo ułatwia naukę, atlasy i wspólnie się uczyli, co na pewno pogłębia wasze znajomości i lepiej uczyć się z kimś, kto może was poprawić, kto powie wam czegoś, czego na przykład wy nie kojarzycie. I drugi taki ważniejszy przedmiot na pierwszym roku jest to histologia, która również trwa 2 semestry. Również składają się na nią i wykłady, i ćwiczenia. Materiałem jest histologia i embriologia. Zaczynacie od tkanek i później przechodzicie do budowy narządów. Jeżeli już macie opanowane tkanki, które są omawiane w pierwszym semestrze, później przechodzicie już do bardziej skomplikowanej budowy narządów i tam już macie po kilka tkanek, które musicie umieć rozpoznawać na preparatach, które musicie znać charakterystykę u każdego rodzaju zwierząt, czy to będzie przeżuwacz, czy to będzie pies czy kot. Czym są szkiełka? A więc trzeba powiedzieć na początku, jak wyglądają u nas ćwiczenia. Na ćwiczeniach macie krótki wstęp, co będziecie omawiać na zajęciach, a później prowadzący przygotowuje wam szkiełkę, czyli preparaty, które oglądacie pod mikroskopem, odpowiadacie na pytanie prowadzącego, opisujecie je. Są również takie ćwiczenia w formie wydrukowanej, które są zredagowane przez naszych prowadzących, które na pewno będą wam ułatwiać, bo są tam wskazówki, czego szukać, na co zwrócić uwagę. Później na kolokwium jest część teoretyczna i część praktyczna. Część teoretyczna ABCD, a część praktyczna dostajecie na kolokwiach 2-3 szkiełka i trzeba rozpoznać, co to jest. Niektórzy prowadzący dopytują się o jakieś charakterystyczne struktury, po czym państwo rozpoznali ten preparat, albo niech pan, pani znajdzie mi coś na tym preparacie. Zaliczeniem histologii jest egzamin. I tak samo występuje przedtermin, który jest formą nagrody za dobre stopnie, które uzbieraliście podczas ćwiczeń. Przed każdymi ćwiczeniami jest tak zwana wejściówka, czyli materiał sprawdzający wiedzę z tego, jak przygotowaliście się do danych zajęć. Czyli na przykład dzisiaj omawiamy mięśnie, w jaki sposób są zbudowane rodzaje. Do tego samego dnia przed zajęciami, jak wychodzicie, piszecie krótką 5-10-minutową wejściówkę, jedno, maksymalnie 2 pytania na 1 punkt, sprawdzającą waszą wiedzę na ten temat, co na pewno jest przydatne, bo uczycie się na to systematycznie i to naprawdę bardzo wam pomaga później w przygotowaniu na egzamin. Przedtermin, tak jak już mówiłam, jest formą nagrody. Osoby, które mają maksymalną ilość punktów bądź zbliżoną prawie maksymalną ilość do ilości punktów, ilość z praktyki, z kolokwiów, są zwolnieni ze szkiełek, czyli egzaminu praktycznego, gdzie macie do rozpoznania preparaty. Ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda odnośnie praktyki, może Zuza powie więcej. No, tutaj też miałam takie otwarte w życiu, że byłam zwolniona z egzaminu praktycznego, ale no mniej więcej wiem, jak to wygląda. U nas na pewno, jeżeli chodzi o zwolnienie z tego egzaminu, to było możliwość chyba stracenia pół punkta w pierwszym semestrze i pół punkta w drugim, czyli łącznie 1 punkt można było stracić. Nie wiem, jak jest teraz, Asia, ale u nas było, że na kolokwiach można było zebrać łącznie 8 punktów z praktyki, więc... U nas to zmienione przez pandemię, tak? Tak, tak, a no przez pandemię zostało to zmienione, ale wcześniej tak było i można było mieć 7 na 8 punktów, żeby mieć zwolnienie z tych tak zwanych szkiełek na egzaminie. Szkiełka z kolei wyglądały tak, że po prostu wszyscy studenci jakby spotykali się w auli Jana Pawła, to jest taka duża aula, i były wyświetlane preparaty na rzutniku, na ekranie. No i tam też była określona ilość czasu, nie powiem wam ile, bo nie pamiętam, ale podajże, że jakieś 30 sekund, może więcej, w ciągu których trzeba było napisać nazwę. Chyba profesorowi wystarczała tylko łacina, ale najprawdopodobniej i po łacinie, i po polsku danego preparatu. Bardzo często właśnie było tak, że oprócz tego, że był
był to zaznaczony jakby cały preparat, to była też zaznaczona jakaś konkretna struktura, właśnie to, co Asia wcześniej powiedziała, że prowadzący lubią się pytać, po czym pan, pani to poznała. Na egzaminie wygląda to tak samo, że jest strzałeczka albo napisane A z kropeczką i trzeba powiedzieć, co to jest za A na tym preparacie histologicznym i wtedy też, co to jest za preparat histologiczny. Co do części teoretycznej, tak samo wszyscy się spotykamy i rozwiązujemy i dostajemy test. Chyba był on pomieszany, na pewno były dwie grupy tego testu, żeby wiecie, zapobiec ściąganiu, nie próbujcie ściągać na egzaminach, broń was Panie Boże. I też był to test w formie ABCD, jednokrotnego wyboru. No niestety ja z histologią tak bardzo się lubiłam, że spotkałam się z nią jeszcze we wrześniu, więc mogę nawet powiedzieć o kampanii wrześniowej, jak to my nazywamy czasami, czyli o tym drugim terminie egzaminu. Był on ustny i wyglądał bardzo podobnie do przedterminu z histologii albo z anatomii. Czyli losowało się po prostu pytania, było tam 5 pytań, 3 chyba z histologii, 2 z embriologii albo na odwrót. No i po prostu trzeba było odpowiedzieć, na każde pytanie trzeba było coś powiedzieć, żeby zdać. No i to w sumie tyle. A i tak, na każdym egzaminie ustnym dostajecie po prostu też kartkę, w której możecie sobie robić notatki, żeby nie odpowiadać, że tak powiem, z głowy. O, to jest mój ulubiony slajd, jak się skutecznie uczyć. Panie profesorze od anatomii, jak to kiedyś widzisz, to tak, to ja, przepraszam, to ja przed egzaminem z anatomii, który był chyba dla mnie najbardziej stresującym egzaminem w życiu, mimo tego, że miałam ten przedtermin, to jednak stresowałam się bardzo, no bo pierwszy taki poważny, duży egzamin. No i jak widać przed egzaminem, bo to jest dzień przed dosłownie, człowiek trochę już głupieje. No i jak się skutecznie uczyć? Tak naprawdę na to pytanie wam nie odpowiem, bo to by było za proste. Ale ja wychodzę z założenia, że najważniejsze co to trzeba zachować life balance w życiu. Jak widać, balans mi wychodzi bardzo dobrze. Nie ma co się uczyć na siłę. Naprawdę, czy posiedzicie do tej czwartej dzisiaj, Boże, bo następnego dnia jest egzamin, czy jednak stwierdzicie, że o 21 dzisiaj spać, żeby się wyspać, to nie ma znaczenia. W sensie, wiecie, to chodzi o to, jak wy to czujecie. Ja na przykład jestem osobą, która woli, mimo że jestem największym panikarzem chyba na świecie, ostatnio pierwszy cały rok studiów nauczył mnie tego, że przed egzaminem wolę iść spać. I nieważne, czy jestem pewna tego, że umiem już wszystko, czy jednak wydaje mi się, że wciąż czegoś nie umiem, uważam, że wolę na przykład odpocząć, niż, że tak powiem, się katować. Dlatego też uważam, że na przykład uczenie się non-stop 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę jest kompletnie bez sensu, bo umysł też potrzebuje odpocząć. I właśnie o to chodzi z tym moim life balance, że mam świadomość tego, ile czasu poświęcam na naukę i chciałabym po dobrą ilość czasu, no może ciut mniejszą, żeby nie było, przeznaczyć też na odpoczynek, relaks, wyjścia ze znajomymi, napicia się piwa czy cokolwiek, obejrzenia nowego serialu na Netflixie. I uwierzcie mi, to taki rodzaj nauki jest o wiele, wiele, wiele skuteczniejszy, niż jakbyście mieli siedzieć nad książkami non-stop. Nic na siłę. Naprawdę, próbowałam nie raz, nie dwa przed kolokwiami z biochemii zarywać nocki, żeby siedzieć i wiecie, pójść po prostu od razu po całej nocy nauki na kolokwium. Z reguły kończyłam na tym gorzej, niż jak sobie odpuszczałam i szłam spać. Wydaje mi się, że nauka na siłę nie ma kompletnie jakiegokolwiek sensu i nieważne, że na przykład starsi będą wam bałkować, że o Jezu, Jezu, jak możesz się tak wcześnie spać, skoro jutro mam kolokwium. Nie, to tak nie działa, naprawdę. Pamiętajcie, że umysł potrzebuje odpoczynku. W sposób, w jaki chyba pasuje... No. To też zależy właśnie od nastawienia, że nie warto właśnie tak się nakręcać i mówić, że dobra, nie dam rady, jest beznadziejnie, na pewno nie zaliczę, bo to też jakby nasze nastawienie psychiczne ma bardzo też duże znaczenie. Prawda. Też właśnie ostatnie dwa podpunkty są takie dla mnie dość ważne. Właśnie w jaki sposób pasuje tobie, albo nie porównując się do innych. Mam nawet całą tyradę na Instagramie na ten temat. Gdy właśnie przed tym najtrudniejszym dla mnie egzaminem z jednego przedmiotu stwierdziłam, że już no po prostu mam dość, że nie jestem w stanie wysiedzieć więcej, że chcę iść spać, odpocząć. Od koleżanki z Ryjca, o Ryjcu opowiem wam potem, to jest tak w skrócie pokój nauki, usłyszałam, że Jezu, Zuza, tak wcześnie już idziesz spać? Że przecież jest taka młoda godzina, jeszcze tyle można się nauczyć w nocy. I strasznie mnie to wtedy rozsierdziło i trochę zabolało, bo wiecie, my na studiach charakteryzujemy się tym, że szczególnie takich, że strasznie porównujemy się do innych, a to naprawdę nie o to chodzi. No, jaki tam efekt był końcowy tego, to tam nie chcę mówić, ale powiem tak, uczcie się tyle, ile jesteście w stanie, a nie przemęczajcie się, bo nic wam to nie da, a będzie nawet jeszcze gorzej. Nie wiem, ja chyba mam tylko tyle do powiedzenia na temat nauki, bo też orłem nie jestem, po prostu staram się żyć tak, żeby było dobrze, o pomocy naukowe,
Tak, jestem strasznym freakiem, jeżeli chodzi o gadżety i różne tego typu rzeczy i uwielbiam to też wplatać w swoją naukę. Dzięki temu może jest mi trochę w życiu łatwiej. Między innymi korzystałam korzystam z różnego rodzaju kolorowanek. Akurat na zdjęciu widać anatomię, tę bardzo słynną kolorowankę z anatomii. Jestem na przykład człowiekiem, który nie ma kompletnie wyobraźni przestrzennej i nie wiem, czy zdałabym anatkę bez tej kolorowanki, bo po prostu nie byłam w stanie sobie niektórych rzeczy zwizualizować na podstawie tego, co jest w książce, a tutaj na przykład są rzuty, że tak powiem, wiecie, od przodu, od tyłu, od boku, od góry, więc to mi mega pomogło. Quizlet. Pewnie część osób już wie, bo on służy do nauki języków, ale można to o wiele, wiele lepiej wykorzystać i poszerzyć. Na tym zdjęciu po prawej nawet widzicie preparaty z mikrobiologii i opisy. Na Quizlecie można sobie tworzyć najróżniejszego rodzaju fiszki, w których macie zdjęcie preparatu, no i wiecie, po prostu obracacie sobie, w sensie klikacie w ekran, obraca się wam kartka i macie już opis preparatu, więc Quizlet może służyć nie tylko do języków. GoodNotes to jest to takie, wiecie, fancy aplikacja, którą widzicie na Instagramach, zawsze jak są ładne noteteczki porobione jakimś takim pismem na tablecie czy czymś, to jest właśnie ta aplikacja. Jest bardzo wygodna, szczególnie jeżeli ktoś chce prowadzić ekologiczny lifestyle, bo ilość papieru, jakie zmarnowałam ucząc się na tych studiach na pierwszym roku, to jest straszne, więc bardzo polecam tą apkę. Jest niestety płatna, aczkolwiek bardzo przydatna. Zresztą nawet ja, która pisze jak kura pazurem, mogę zrobić taki ładny tytuł, jak widać na zdjęciu, więc to też jest fajne, żeby poszpanować. Filmiki na YouTubie. Wiem, że brzmi to dziwnie, bo na YouTubie bardzo często można trafić na... że tak powiem, troszkę przekłamane, troszkę dziwne historie, ale szczególnie jeżeli chodzi o zagranicznego YouTube'a, jest to kopalnia wiedzy. Teraz akurat mam immunologię, na którą też uczę się dużo z filmów na YouTube'ie i tutaj na pewno starsze roczniki wam podrzucą, jak czegoś będziecie potrzebować i polecą filmy, z których oni się uczyli. Statigramy. Wiem, że to brzmi bardzo zabawnie, ale nie raz, nie dwa na różnego rodzaju Instagramach innych studentów weterynarii znalazłam albo informacje, albo pomysł, albo nawet, że notatki, które mi bardzo, bardzo, bardzo pomogły, więc nie podchodźcie do tego, wiecie, z takim, że o Jezu, Statigram, to musi być straszne, bo tam tylko jest wyidealizowana nauka. Wiadomo, trochę tak jest, ale oni naprawdę mają mega super pomysły na naukę czasami i mają naprawdę dobre i ładne notatki, z których warto skorzystać, więc nie bójcie się napisać, bo może się podzielą. No i dodatkowe wykłady. To jest coś akurat też, z czym my prężnie w tym momencie działamy, organizując różnego rodzaju wykłady. Nie zamykajcie się jakby tylko na wiedzę na studiach. Bądźcie otwarci na wszystko inne. W tym momencie jest prowadzona bardzo dużo ileś webinariów na temat weterynaryjne i około weterynaryjne. I takie rzeczy pomagają bardzo ustabilizować i uporządkować zdobytą już przez was wiedzę. Nie wiem, czy dziewczyny chce się coś dodać do pomocy naukowych? Nie, myślę, że wyczerpałaś ten temat. No to nie samą nauką człowiek żyje. Jak już słyszę, chyba słychać po tym, co mówię, ja nie należę do nie wiadomo jak dużych orłów, bardzo lubię w życiu odpoczynek i zabawę. No i właśnie, nie samą nauką człowiek żyje. W tym semestrze miałam iść na 3 koncerty jeszcze we Wrocławiu, ale niestety pandemia pokrzyżowała mi plany. I wiecie co? Da się. Naprawdę da się. Może to brzmi abstrakcyjnie, ale ja na przykład też sobie zrobiłam w listopadzie, jak był dłuższy wolny, tam bodajże, no nie pamiętam już, co to była za okazja, ale pojechałam sobie tak o, po prostu na weekend z moją koleżanką podróżować. I da się. Serio, da się podróżować, da się chodzić na koncerty, da się uprawiać różnego rodzaju sporty. W wolnych chwilach też, jeżeli są wykoty to jest okres, w którym rodzą się, że tak powiem, małe owce u nas na Swojcu. Też lubiłam odpoczywać po prostu z owcami, tam zdjęcie po lewej. Wiecie, jak jest przerwa semestralna, to też jak macie możliwość, może nie w tym okresie, który był teraz, ale jedźcie na narty ze znajomymi, z rodziną, z czymkolwiek. Ja jestem osobą, która zawsze mówi, że nie, 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 mamo, tato, nigdzie z wami nie pojadę, bo może będę musiała coś poprawiać, bo boję się, że wiecie, że nie dam rady, że nie znajdę czasu na naukę i na wszystko, ale da się znaleźć. Więc jeżeli ktoś wam proponuje jakiś wypad na weekend, nie wiem, pójść gdzieś się ostresować, to korzystajcie, naprawdę korzystajcie i nie myślcie nigdy sobie, że o Jezu, Jezu, wyszłam gdzieś, Boże, zamiast się uczyć, wyszłam pobawić się ze znajomymi, bo serio o to chodzi, pamiętajcie, nie samą nauką człowiek po prostu żyje, na wszystko jest czas. Dodatkowe aktywności, bo prawda jest taka, że różni są ludzie na studiach, są osoby właśnie bardziej rozrywkowe, a są też osoby, które
całe te swoje studia chcą wykorzystać jak najlepiej, jeśli chodzi właśnie pod kątem takim naukowym. Więc dlatego my też pokazujemy takie różne możliwości, jak, z czego możecie korzystać. Jeśli chodzi o dodatkowe aktywności właśnie naukowe, to korzystajcie z tego też, że właśnie macie status studenta, że jesteście studentami na różne konferencje. Na konferencje, które odbywają się zarówno u nas na uczelni, na przykład organizowane przez IFSA. IFSA to jest takie zrzeszenie studentów, międzynarodowe zrzeszenie studentów, ale możecie też wyjechać na konferencje na inne wydziały, na przykład, nie wiem, do Krakowa, do Lublina, do Olsztyna. I to jest też bardzo fajne, że często te tematy się nie zazębiają. Na przykład na jednym wydziale jest coś o egzotykach, na jednym wydziale jest coś o chirurgii, na jednym jest o chorobach psów i kotów. I warto z tego właśnie korzystać, bo kiedyś takie, no w przyszłości takie konferencje już jako lekarze, weterynarii, one będą płatne i to dosyć dużo, a więc warto korzystać z tego, póki jesteście studentami, kiedy takie konferencje bardzo często są darmowe. Warsztaty również odbywają się u nas na uczelni i też w dużej mierze są to bezpłatne warsztaty, kiedy możecie się zapisać do jakiegoś koła naukowego i to koło naukowe organizuje takie warsztaty o różnej tematyce. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest z bydła, jest z koni, jest z psów i kotów, jest z egzotyków. I też warto, mówię, z tego korzystać. Są też, czasami współpracujemy z innymi, na przykład z placówkami albo z jakimiś klinikami. Czasami w klinice można mieć jakieś warsztaty. Na przykład IFSA organizowała z radiologii stomatologicznej, można było się dużo nauczyć. IFSA robiła też z chirurgii. Więc no mówię, warto z tego korzystać. DAS jest to Dzień Aktywności Studenckiej. To jest okazja, kiedy możecie poznać wiele różnych SKN-ów kół naukowych, zapoznać się z ich działalnością. Co warto też wspomnieć, że nie musicie się zamykać na koła naukowe, tylko te działające na weterynarii, bo są też takie tematy, które mogą was właśnie nie zainteresować, niezwiązane niekoniecznie właśnie z weterynarią, a możecie się też tam udzielać i możecie zobaczyć, jak nasza uczelnia jest zróżnicowana, bo mamy różne wydziały i każdy też interesuje się czymś innym. I często tam właśnie na tym DAS-ie są jakieś konkursy, są jakieś, że możecie mieć jakieś zagadki, coś zrobić. Ja bardzo lubię DAS. Dodatkowe wykłady. Też właśnie każde koło naukowe ma taki swój dzień wybrany, w którym robi to zazwyczaj w godzinach wieczornych, kiedy już jesteście po zajęciach innych, wykłady dodatkowe z różnej też tematyki, na które to są to wykłady otwarte, każdy może przyjść i też to jest coś dodatkowego. Teraz właśnie w okresach pandemii dalej nasi prowadzący w sumie się nie zamykają na takie wykłady i prowadzimy w postaci właśnie webinariów, więc czy pandemia, czy nie, no my nie zwalniamy. No i można też pracę naukową, czyli na jakiejś katedrze na przykład załapiecie się do jakiegoś prowadzącego, jakiś temat was zainteresuje i chcecie to pogłębiać, chcecie wykonać pracę naukową na danej katedrze z danego tematu, to możecie coś takiego robić, później są sejmiki, gdzie tą pracę naukową, jak skończyliście, to opisujecie, no, możecie wygrać nawet. I to też bardzo jest fajne, żebyście się właśnie też nie zamykali na tych prowadzących, bo oni bardzo często dobrze reagują na takie dodatkowe aktywności, jeśli chcecie coś zrobić, chcecie się czegoś dodatkowo nauczyć, to ja jestem też takim człowiekiem, gdzie lubię pytać śmiało, bo to naprawdę czasami jest bardzo dobrze odebrane. I otwiera wam dodatkową furtkę, że możecie przychodzić, nie wiem, na dodatkowe sekcje, na jakieś badania. No naprawdę duże, duże tutaj pole do manewru w tym zakresie. Wolontariat. No w sumie ja jestem teraz przewodniczącą, ale wcześniej właśnie byłam członkiem do spraw wolontariatu, obecnie to Asia jest, ale no wolontariat to jest też taki bardzo mój duży konik. Ja bardzo lubię taką aktywność i uważam, że my jako studenci, też przyszli lekarze, powinniśmy dawać taki przykład, że możemy bezinteresownie, bo naprawdę nasz czas dla kogoś jest bardzo cenny, a co za tym idzie, takie osoby
uczą się dodatkowo wielu rzeczy, że to jest, i jakby te korzyści idą w dwie strony, bo wy poświęcacie czas, ale przy okazji się czegoś uczycie. I bardzo my prężnie zaczęliśmy właśnie działać na pewno w tym roku. No trochę pandemia nas powstrzymała, ale mimo tego dalej jeździmy, oczywiście zachowanie wszelkich tam zasad higieny, ostrożności. Jeździmy i tu mamy, współpracujemy z różnymi fundacjami. Czyli te fundacje nas znają, mogą się do nas odzywać, że na przykład potrzebują naszej pomocy, że na przykład mają zwierzę, czy wrzucimy ogłoszenie, że to zwierzę szuka domu. Czy zapytamy się studentów, czy nie chcą prowadzić na przykład domu tymczasowego. Teraz jest taki okres, właśnie na tym jednym zdjęciu to jest taka mała kuna, to Daria, jeśli słucha, to pozdrawiam. Eko Straszy do nas odezwała, że właśnie potrzeba do kogoś, studenta chętnego do odchowu kuny. Ja z wielką chęcią, ale też jakby daję możliwości innym studentom, żeby mogli się wykazać i dużo nauczyć, bo taki odchów bardzo wiele dowiaduje się na dany temat. I mamy studentów, którzy odchowują kuny, odchowują wiewiórki, odchowują ptaki i pomagają po prostu tym fundacjom. Czy też w innych jakiś zakresie. Mieliśmy wyjazd na przykład do Puchatego Patrolu, który znajduje się w Poznaniu. To jest fundacja, bardzo też gorąco tutaj pozdrawiam tą fundację, bo ja mam z niej dwie szynszyle, tam jest ogrom pracy. I może warto pomyśleć, że jeszcze nawet jak wy nie jesteście na studiach, bo to nie musi być koniecznie student weterynarii, żeby znaleźć jakąś lokalną fundację i może pomóc. My pojechaliśmy i na jeden dzień i to zrobiliśmy tam naprawdę ułamek tego, co oni tam potrzebują, a byli bardzo, bardzo wdzięczni. My w zamian mogliśmy się nauczyć właśnie podstaw badania klinicznego w szynszyli. Chipowaliśmy szynszyle, a powiem wam, że jak ktoś zaczipuje szynszyle, to zaczipuje już chyba wszystko. Robimy też zbiórki, na przykład mamy Dzień Życzliwości i tutaj staramy się właśnie tak zrobić go około weterynaryjnie, czyli nasi studenci pieką ciasta, rozdajemy to wszystkim oczywiście chętnym, nie trzeba wrzucać pieniędzy, nie jest to mus, ale zachęcamy, zawsze sobie stawiamy jakieś cele, że na przykład pomagamy tej fundacji. I później możemy przelać im te pieniążki, oni sobie przeznaczą to, na co najbardziej potrzebują. Mieliśmy też akcję w tym roku właśnie paka dla zwierzaka, ona odbyła się w grudniu, kiedy nasi studenci dostawali takie, musieli robić takie personalizowane paczki, kiedy dostawali jakieś zwierzę, opis, to też jest bardzo fajne, bo buduje więź, jeśli wiesz, że musisz coś zrobić, paczkę dla konkretnego zwierzęcia, to też bardziej się angażujesz i te paczki były naprawdę świetne, moje najśmielsze oczekiwania do przeszło. No i teraz na przykład też mamy wyjazd do Ekostraży, bo nas akurat w Wrocławiu, tutaj dziewczyny na pewno same by powiedziały, że dużo mogły się nauczyć, bo to też były dziewczyny na przykład z pierwszego roku, gdzie wykonywały swoje pierwsze iniekcje, swoje pierwsze kroplówki, czyli infuzje. Samo bycie, bo na przykład Ekostraż ma też zwierzęta dzikie, czyli uczyli się na przykład jak z takim zwierzęciem postępować. Mamy naprawdę studentów, którzy są chętni do pomocy, my też jesteśmy otwarci na różne współprace, znamy niektóre fundacje bliżej, niektórych nie znamy, więc no, powstała na przykład taka grupa wolontariatu, gdzie studenci się wzajemnie na przykład pytają, czy ktoś chce pojechać do tej fundacji, zbierają się w grupy, jadą, pomagają i moim zdaniem to jest bardzo fajna akcja, jak najbardziej zachęcam do tego, żeby też dać coś od siebie. I mamy też piątek wolontariatu, bo mam wspaniałych studentów, którzy czasami też no, oczywiście działają sami jako wolontariusze w jakichś fundacjach, czy prowadzą domy tymczasowe, czy mają też inne wspaniałe historie. I co piątek na naszej stronie to też zachęcam was, żebyście się z tym zapoznali. Można wejść sobie na naszą stronę naszego samorządu na Facebooku i tam udostępniamy te świetne historie. I oczywiście wszystkie osoby, które
dostaną się do nas, to gorąco zachęcamy, żeby do nas dołączyli, żeby też pomagali potrzebującym zwierzakom. My jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Więc jeśli na przykład znacie jakąś fundację, chętnie do niej pojedziemy, chętnie zbierzemy studentów, chętnie będziemy działać, bo ja uważam, że to jest bardzo ważne też, żeby budować taką świadomość w przyszłych lekarzach weterynarii i empatię. To jest bardzo ważne. I tutaj w sumie ja nie wiem, czy Zuza by już mówiła. Mogę powiedzieć. Właśnie, bardzo ważne jest dla nas to, mówiłyśmy to już ostatnio, powiemy i dzisiaj, że my jako samorząd, to nie jesteśmy tylko my, te trzy osoby i tam naszych jeszcze pozostała trójka członków, których widzicie w tym momencie przed ekranem, czy tam na ekranie, tylko to jesteśmy my wszyscy studenci naszego wydziału. I jakby do tego chcemy was zaprosić, żebyście do nas dołączyli i mogli uczestniczyć z nami w takich super akcjach, jak wcześniej Klaudia mówiła o wolontariacie. Albo tak jak tutaj widzicie na obrazkach, żebyśmy mogli się razem bawić, chodzić do kina, bo robimy co jakiś czas wyjścia z Wetą do kina. Robić turniej weterynaryjnego paintballa, albo brać udział w różnego rodzaju akcji, które wychodzą nam zupełnie czasami przypadkiem. Zresztą tajemnicę tego kolażu zdjęć może wam opowiedzieć Asia, bo to w sumie wyszło zupełnie przypadkiem z inicjatywy jej roku. Ciekawa historia. Na początku, kiedy dowiedzieliśmy się, że zajęcia na uczelni zostały odwołane i zaczynaliśmy zajęcia online, nasz prowadzący od anatomii wysłał nam prezentację, w której próbował nas pocieszyć, że no nie możemy być razem z nimi na katedrze. Dołożył jakieś śmieszne zdjęcie ze śmiesznymi podpisami i stwierdziliśmy, że to jest tak wspaniały człowiek. Musimy mu się jakoś odwdzięczyć i z całym pierwszym rokiem stworzyliśmy taki kolaż ze zdjęciami, jakby pokazywaliśmy, jak bardzo nam brakuje anatomii, jak się uczymy z naszymi zwierzakami, czy jak leżymy z książkami, co było takim miłym akcentem od naszego roku dla naszych prowadzących i dla całej katedry anatomii. A my potem odgapiliśmy ten pomysł, dołączyliśmy jeszcze siebie i wykorzystaliśmy to dalej. Tak, ale ogólnie idea była właśnie studentów z pierwszego roku i właśnie fajnie jest to, jak studenci przychodzą do nas z jakimiś swoimi inicjatywami, pomysłami, bo o to chodzi. Akademiki. No to tak jak już mówiłam wcześniej, ja sama w takowym mieszkam, w Talizmanie dokładnie. Po drugiej stronie ulicy mam uczelnię. Jest super, bo potrafię stać 10 minut przed zajęciami, a i tak na nie zdążę być. Czy polecam, czy nie polecam akademik, to już jest sprawa dość taka, wiecie, personalna, bo każdy do tego podchodzi inaczej. Jeżeli chcecie ciszę i spokój, to chyba nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale że ja jestem osobą, która i tak się uczy i mało rzeczy mi w życiu przeszkadza, to dla mnie jest jak najbardziej na tak. Uwierzcie mi, w akademikach można poznać najlepszych ludzi, można mieć notatki od każdego roku, bo naprawdę znajdzie się osoba z każdego roku, która mieszka w akademiku. Ja bardzo często idę do mojej koleżanki rok wyżej, piętro wyżej, pukam i tak, Marta, a masz notatki z tego? Więc to jest na pewno duży plus. W akademiku oprócz tego, że mimo tego, tak, że jest tam głośno czasami i może wam to przeszkadzać w nauce, to jednak mamy coś takiego jak ryjce, ukośnik pokoje nauki, czyli po prostu to jest taki, wygląda trochę jak klasa w liceum, przynajmniej mi się to tak kojarzy, bo są takie stoły, krzesła i możecie tam rozłożyć swoje wszystkie notatki, siedzieć tam i się uczyć 24 godziny na dobę, jak ktoś potrzebuje, ryjce są zawsze otwarte. Jeżeli ktoś jest osobą, która na przykład nie potrafi się uczyć w towarzystwie innych osób, mamy też, nie wiem czy tak jest w każdym, ale u mnie w Talizmanie dokładnie jest tak na pewno, że mamy ryjec na klucz zamykany, taki mniejszy i po prostu idzie się do portierni, zostawia się swoją tak zwaną kartę mieszkańca, czyli taki dokument, który potwierdza, że mieszkasz w tym akademiku i umożliwia ci wejście i wyjścia. Zostawia się tą kartę w ramach takiego depozytu, nie wiem czy mogę to tak nazwać, zostawiacie kartę, dostajecie klucz do ryjca i idziecie i się uczycie w ciszy i spokoju, potem oddajecie ten klucz i dostajecie swoją kartę. W akademikach bardzo często jest też wiele innych fajnych rzeczy, u mnie jest na przykład bilard, więc ja uwielbiam sobie spędzać czasami wieczory grając po prostu w bilarda w oderwaniu od nauki, więc to też jest duży, duży plus. No i na pewno są tanie, na pewno są o wiele, wiele tańsze w porównaniu do mieszkań we Wrocławiu. I to też jest bardzo duża wygoda, spokojnie, mamy łazienki, mamy kuchnię, da się tam żyć, przeżyłam tam prawie 2 lata,
żyję, jak widać, i na przyszły rok też mam zamiar mieszkać w akademiku, więc bardzo, 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 bardzo wszystkim polecam. No ja na odwrót z kolei mam mieszkanie, mieszkam w mieszkaniu i ja z kolei nie wyobrażam sobie mieszkać w akademiku. No, bo to też trzeba, że tak powiem, być takim człowiekiem, który odnajdzie się w każdej sytuacji. Ja całe życie byłam w harcerstwie, więc dla mnie to tam żadna różnica. O, Wrocław. Tak, Wrocław, Wrocław, Wrocław. Chyba najcudowniejsze miasto studenckie i najcudowniejsze miasto, w jakim można żyć. Szczególnie jak jest się studentem. Przepiękna architektura. Super różnego rodzaju miejsca, kluby, stare miasto. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Po prawej stronie na przykład macie muzeum. Ja nie sądziłam, że jakiekolwiek muzeum w Polsce może mieć tak ładny witraż, czy sufit, czy jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi. I na przykład ja tam weszłam za darmo, bo chciałam zobaczyć tylko i wyłącznie to. Powiedziałam pani, że dzień dobry, bo ja to tak za bardzo to nie chcę tutaj zwiedzać tego i wszystkiego, ale bardzo mnie ciekawi ten sufit, bo już go kiedyś widziałam na Instagramie. Więc warto sobie, wiecie, szukać fajnych miejscówek i wchodzić tam. No, poza tym są też często jakieś akcje, na przykład Noc Muzeum, gdzie są wyjścia do wszystkich muzeów za darmo. Co jakiś czas coś się takiego dzieje we Wrocławiu, gdzie nie trzeba płacić, a można z tego skorzystać. Prawda. W drugim zdjęciu po prawej macie wrocławskie neony. To jest zdjęcie z zeszłego roku, więc już jest o wiele, wiele lepiej. One stały ostatnie kilka miesięcy, że tak powiem, w remoncie, ale teraz jest ich o wiele, wiele, wiele więcej działających i chyba doszły też nowe, więc to też jest taki, wiecie, must have, czy tam must see, miejsce, które musicie po prostu zobaczyć, jak jesteście we Wrocławiu. Z racji tego, że ja jestem małym leniuszkiem i w weekendy uwielbiam sobie... Dobra, to zaraz odpowiem na to pytanko, ale z racji tego, że ja jestem małym leniuszkiem i uwielbiam w weekendy iść gdzieś jeść zamiast robić jedzenie, łącznie ze śniadaniami, to jestem zakochana w tym, że we Wrocławiu jest Charlotte. O, tak. Tak, tak. Dużo osób pewnie kojarzy w ogóle tą ideę, ale no ja jako śniadaniożerca jestem zakochana w tym, że mogę gdzieś iść i zjeść śniadanie przez 24 godziny. I w sumie też nie jest aż takie drogie. Tak, nie jest tak aż takie drogie i jest naprawdę w super miejscu. Zresztą tutaj macie po lewej zdjęcie z Charlotte, z ogródka i ono jest w takim otoczeniu innych budynków, które są mega, mega ładne. Więc to też jest super. No i ja też sobie uwielbiam zwiedzać takie zwykłe uliczki. No i w sumie to jest post na pytania. Nie wiem, czy tam, może zanim odpowiem na te pytania, to czy wy macie jakieś pytania w ogóle teraz, poza tym, że potem odpowiem na te. Było na pewno pytanie w międzyczasie o to, jak wygląda leczenie ryb. I tutaj też warto widać, bo na czacie jest napisane, że z Placu Grunwaldzkiego, czyli tam, gdzie jest nasza uczelnia, dojazd do dworca głównego zajmuje max 15 minut tramwajem i autobusem. I to też jest prawda, że od nas jest blisko w sumie wszędzie. Dobra, zaraz się tam, bo mi się... O, wyciąłem się. Okej, okay, już. to tylko było o leczenie ryb, tak? To pytanie. Bo tutaj sobie wejdę może na... O, na ile osób jest łazienka w akademiku? No to na przykład zależy od akademika. U mnie jest tak, że mamy dwie łazienki, w każdej jest po dwie ubikacje na pół piętro, tak jakby. Więc to jest tak, ale jest akademik, w którym jest po prostu łazienka na taki segmencik, czyli tam są dwa albo trzy pokoje i jedna łazienka dla tych wszystkich osób. Więc to zależy od akademika. Z kuchniami jest bardzo podobnie, że albo są właśnie w takim segmencie, jak jest w labiryncie, albo jest jedna na pół piętro, czyli ja mam dwie na piętrze u siebie i dwie łazienki z dwoma prysznicami i dwoma ubikacjami w każdym i tak samo mam po dwie kuchnie na piętro i tam już z kolei jest po dwie kuchenki w każdej kuchni i mikrofalówka. Okej, to może najpierw się odniosę do tych waszych pytań, jak wygląda leczenie ryb. Nie wiem, czy jak wygląda w ogóle leczenie, czy samo taka specjalizacja, bo na przykład na czwartym roku mamy przedmiot choroby ryb, gdzie jest pani doktor, która zajmuje się tylko tym i to też by was mogłoby zdziwić, że ryby są leczone i są lekarze zajmujący się tylko tym i na przykład mieliśmy panią doktor, która też wcześniej pracowała w ogrodzie zoologicznym w zoo we Wrocławiu właśnie i zajmowała się tam tymi egzotycznymi rybami, bo mamy takie ryby hodowlane, ale mamy też ryby egzotyczne i jakby to jest też taka prężnie działająca, to jest dosyć interesujące, bo jakby sama się tym nie chcę zajmować, ale byłam w szoku, że tak to funkcjonuje.
I też mieliśmy z tego zajęcia. Pani doktor robiła też warsztaty, więc uczyliśmy się w ogóle badania parazytologicznego ryb, takich różnych podstaw. Więc jak najbardziej to funkcjonuje i można być lekarzem od ryb, można być lekarzem od na przykład owadów, więc to jest bardzo fajne. Jak wygląda Erasmus na naszej uczelni? Mamy Erasmus, gdzie można wyjechać na przykład na semestr albo na dwa semestry na studia i mamy spis takich uczelni, z którymi współpracujemy, bo też nie są to wszystkie uczelnie. I tam jest na przykład liczba miejsc, gdzie ile osób może się zakwalifikować na dany wyjazd. No i w danym terminie trzeba składać dokumenty. Oczywiście wcześniej jest też takie spotkanie, gdzie jest to wytłumaczone, jak składać, co robić. I można sobie wyjechać właśnie na przykład zazwyczaj na tych późniejszych latach ludzie lubią sobie wyjechać na te Erasmusy, bo też te różnice programowe są mniejsze i jest to mniej problematyczne. Jest też opcja Erasmusa Plus, czyli to jest wyjazd tylko na praktyki. Wtedy na 2-3 miesiące się wyjeżdża na przykład do jakiejś kliniki, nie wiem, w Portugalii, w Hiszpanii i oczywiście też się dostaje w ramach tego pieniądze. Tylko że mówię, wtedy nie jest to tylko miesiąc, nie jest to tylko miesiąc praktyk, ale na przykład 2-3 miesiące i to też w zależności jak kto składa papiery, nie wszyscy się też kwalifikują. Można też jechać na taką krótką mini wymianę, na przykład z IFSY, gdzie poznaje się na przykład jakiś wydział, na przykład na tydzień się jedzie i poznaje się tych studentów, ten wydział, jest taka wymiana, a później na przykład oni przyjeżdżają do nas i my ich gościmy, więc. Czy na studia niestacjonarne progi procentowe są dużo niższe, czy również trzeba zdobyć dość konkretną liczbę punktów? Są niższe, ale to też nie jest tak, że zostanie przyjęty każdy. Nie wiem, na przykład jakoś tak jest, że do 98 punktów, do 100 punktów, a powiedzmy na przykład na stacjonarnej jest 140, czyli no jest to różnica, ale też no nie jest tak, że przyjmowany jest każdy, też jest rekrutacja, też jest ustalany próg punktowy i tak to wygląda. Mówiąc o realizacji pasji, hobby na uczelni, macie jakieś studenckie grupy artystyczne, teatralne, wokalne? Oczywiście mamy chór, mamy na przykład zespół pieśni, tańca Jedliniuk. Bardzo dużo się dzieje. Może ja nie jestem takim typem człowieka, który bierze udział w takich rzeczach artystycznych, ale mamy studentów, którzy na przykład są w Jedliniuku i wyjeżdżają nawet na drugi koniec świata na takie występy. Co też jest dodatkowo świetne, bo nie dość, że mogą się w tym zakresie realizować, to jeszcze podróżować, poznawać inną kulturę, poznawać innych ludzi. Więc jak najbardziej coś takiego u nas na uczelni funkcjonuje. Czyli wynika z tego, że weterynaria nie jest taka straszna, niektórzy straszą, że nie da się rady, lepiej nie iść, a jedni zmieniają studia, bo jest tak ciężko. Co myślicie? No ja myślę, że dużo, dużo ludzi też hiperbolizuje, wiele ludzi na przykład idzie na weterynarię, bo no nie do końca, to nie jest jakby ich wybór, czasami nie wiem, rodzice zmuszają, czy ktoś ma jakieś idealistyczne podejście i okazuje się, że to nie jest to, niektórzy chcą na przykład iść na medycynę człowieka, a weterynaria to jest taki plan B. Jak ja jestem na przykład bardzo zadowolona i nie zmieniłabym studiów. Wiadomo, że są wzloty i upadki, są cięższe chwile i na pewno nie są to łatwe studia, ale też bym nie powiedziała, że są nie wiadomo jak ciężkie i że nie da się rady. Właśnie nie warto słuchać innych i próbować swoich sił i po prostu iść do przodu. Czy jest WF i czy w jego ramach można jeździć konno? Jest WF i z tego co pamiętam była taka opcja chyba kiedyś wyjazd konno, ale na moim roku chyba ją znieśli, bo jakąś tam nie mieli podpisane ze Stadniną. Nie wiem czy teraz na Asia, na twoim roku coś takiego było?
Jak na razie nie. Podobno słyszałam gdzieś, że mogą to przewrócić, ale jak na razie w naszym roku nie. Ale jest duża, jest bardzo dużo do wyboru fakulteków. Jest na przykład na fitnessie prozdrowotnym, jest basen, siłownia, fitness wzmacniający. No jest tego mnóstwo, każdy znajdzie dla siebie. Ja na przykład jestem typowym człowiekiem, który takim asportowym, który dotknie się czegokolwiek, to kaleczy wszystko. Naprawdę to jest dramat u mnie, więc leżenie na macie, malowanie każdej części ciała, podnoszenie piłek czy rozciąganie się to jest zdecydowanie coś dla mnie, czy yoga, to jest naprawdę bardzo przyjemne. Można się tak super zrelaksować na tych zajęciach, także polecam. Jak wygląda robienie specjalizacji, to oczywiście najpierw kończy się studia i później trzeba 2 lata pracować w zawodzie czynnie jako lekarz weterynarii, a następnie wybiera się specjalizację. To też trzeba patrzeć, jaka uczelnia prowadzi jaką specjalizację, bo na przykład zwierzęta nieudomowione są tylko w Warszawie, u nas na pewno jest chirurgia psów i kotów, trzeba po prostu czytać rozpiski, bo to trzeba się zapisywać też na uczelnię, też jest jakby rekrutacja, to oczywiście jest też płatne. Ale też nie jest obowiązkowe. No i tutaj widzę, czy zdarzają się, że student podczas przeprowadzania inspekcji natyka się na widok rodem ześle z organizacji Otwarte Klatki, bardzo złe warunki, traktowanie zwierząt, złe warunki, w jakich żyją. Jaka jest w tej sytuacji powinna studenta? No przyznam się, że są takie sytuacje i właśnie wracając do tych, bo często ludzie mnie pytają o te zajęcia w rzeźni. No ja powiem tak, jestem osobą, która no nie je mięsa, jestem też bardzo wrażliwa w sumie na krzywdę zwierząt, ale uważam, że z jednej strony dobrze mieć świadomość, jak to wygląda i musimy się z tym liczyć, że no, studia weterynaryjne to jest też higiena mięsa, higiena przetwórstwa i że są ludzie, którzy się tym zajmują, to też jest ważne, bo to jest zdrowie publiczne. I mamy na 4. roku zajęcie z higieny mięsa i podczas tych zajęć są wyjazdy, 3-dniowe wyjazdy do rzeźni. Jest rzeźnia trzody chlewnej i rzeźnia bydła. No i jest ciężko, ale też nikt mi przynajmniej nikt nie kazał być bezpośrednio patrzeć na ten ubój, jak jest zwierzę zabijane. Badaliśmy ośrodki, to trochę przypominało nam w sumie anatomię, czyli już mieliśmy te narządy. No jest to ciężki, dla mnie to było na pewno ciężkie doświadczenie. Ale też wszystko jest do przejścia. To też nie jest tak, że nie wiem, ktoś nas zmusza i musimy na to patrzeć, że musimy iść w tym kierunku. No musimy to zaliczyć, ale jak prowadzący widzi, że się staramy i nawet jeśli się z tym nie zgadzamy, to mówię, nie robi jakichś problemów. Jeśli chodzi o to, to oczywiście powinno się zgłaszać, jeśli widzi się jakieś uchybienia. Ja osobiście na swoich praktykach tak miałam i powinno się to zgłaszać, no ale różnie to też bywa. Z tym zgłaszaniem, ale mówię, dobrze mieć świadomość, jak to wygląda tak naprawdę, bo wiem, że wiele osób właśnie na przykład rezygnuje ze studiów, bo myśli, że czeka ich to, no to ja uważam, że nie jest warto rezygnować dlatego, że trzeba przez to przejść, ale jesteśmy bogatsi w nowe doświadczenia, sami możemy naocznie, czyli nie sugerujemy się wtedy filmami, tylko sami widzimy, jak to wygląda i sami możemy po prostu opowiadać, jak powinno wyglądać. Są niektórzy ludzie, którzy właśnie chcą tego pilnować na przyszłość, żeby to wyglądało poprawnie. Czy da się radę, będąc na oczywiście jest bardzo dużo osób wegan, wegetarian. I tak jak mówiłam, nawet mamy przy uczelni Wege Bar i często nawet ludzie, którzy niekoniecznie są weganami, tam jedzą. I ja osobiście znam sporo takich osób u nas na weterynarii i myślę, że też właśnie te zajęcia wrzesień dają trochę do myślenia i też często ludzie rezygnują właśnie z mięsa. Czy prowadzący przeszkadzają robieniu notatek na tablecie podczas wykładu? Nie przeszkadza, studenci przynoszą też często laptopy i oni nie mają z tym problemu, no nie zgadzają się tylko na nagrywanie, więc czy czasami jakieś robienie zdjęć z ukrycia, to też trzeba się z tym liczyć i wcześniej zapytać, czy nie ma problemu, ale no mówię, no, nigdy nie zrobili
ja nie byłam świadkiem, żeby robili problem, że ktoś robi notatki na tablecie czy na komputerze. No i właśnie te zajęcia wrześni, no to tak jak mówiłam, no są po części straszne, szczególnie dla osób, które są wrażliwe, ale są takie rzeczy, których niekoniecznie nie musicie robić, jeśli się z tym nie zgadzacie. Później mamy po czwartym roku są właśnie praktyki w rzeźni, kiedy musicie towarzyszyć lekarzowi weterynarii na miejscu i tam też tym się zajmować. Myślę, że wszystko jest do przejścia, nawet dla osób, które są pod tym względem wrażliwe i jak najbardziej. Wybralibyście jeszcze raz Wrocław czy inną uczelnię? Dlaczego? Ja bym wybrała Wrocław. I nie chcę też, żeby to zabrzmiało, że to jest taka reklama, bo wiadomo, jesteśmy w samorządzie i ktoś może myśleć, że jesteśmy stronniczy. No mi się Wrocław bardzo podoba pod wieloma względami. Podoba mi się jako miasto. Tak jak już tutaj wspomnieliśmy, że Wrocław ma wiele atrakcji. Podoba mi się uczelnia, podoba mi się prowadzący. No ja uwielbiam swoją uczelnię i nie będę jakby tego ukrywać. Może też trochę patrzę przez różowe okulary, ale nigdy mnie tutaj raczej nic złego nie spotkało. Wiadomo, że są studenci, którzy mają inne zdania, ale każdy też patrzy na z innej perspektywy. Są osoby, które lubią hiperbolizować niektóre sprawy. Dużo mnie dobrego spotkało, poznałam wielu wspaniałych ludzi też prowadzących, którzy dają super możliwości na swój rozwój, super studentów. No i też przede wszystkim patrzyłam, na pewno też sugerowałam tym, że nasz Wrocław ma akredytację, że jest numerem jeden właśnie w rankingu perspektywy, na co niestety też zwracają uwagę lekarze, przyjmując na przykład później na staże, czy przyjmując na praktyki, patrzą po jakim się jest wydziale i jaki się skończyło wydział. Wrocław na pewno ma bogatą historię też, jeśli chodzi, bo wywodzi się z Lwowa i mamy dobrze rozwinięte kliniki, niektóre uczelnie dopiero raczkują i wiele rzeczy naprawdę się rozwijamy. Mamy już ugruntowany tutaj program kliniki. Nie wiem, czy dziewczyny chcą coś dodać od siebie w tym zakresie. Ja mogę powiedzieć, że też na pewno bym wybrała jeszcze raz Wrocław, bo sam wybór uczelni był dla mnie taką dosyć długą podróżą, bo rozważam każdą możliwą opcję. Nawet już rozmawiałam z rodzicami jeszcze przed składaniem papierów, czy jeżeli bym się zdecydowała na inną, która jest dalej, czy mogłabym tam się udać i tak dalej, więc dali mi w tym wypadku wolność wyboru. I tak, na początku sprawdzałam ranking perspektyw, później czy ktoś prowadzi blogi, Instagramy, żeby tam dowiedzieć się od innych studentów. Zadawałam bardzo dużo pytań, pisałam do różnych ludzi, co było to trochę natrętne z mojej strony. Ale pytałam i jeszcze spytałam, kto pyta nie błądzi, pamiętajcie. Też rozmawiałam z moim lekarzem weterynarii, do którego chodzę z moimi zwierzakami, gdzie on studiował, żeby poszedł jeszcze raz na tę uczelnię. I później też czytałam artykuł w internecie, które mówiły na różnych forach, gdzie są jak są prowadzący, jak są organizowane zajęcia i na pewno bym wybrała jeszcze raz Wrocław, bo to była najlepsza decyzja mojego życia, tak szczerze powiedziawszy. No bo to ogólnie też jest tak, że na każdej uczelni znajdą się studenci, którzy będą narzekać na swój wydział, na swoją uczelnię. I to jest całkowicie normalne. Słyszałam, wiecie, negatywne i pozytywne opinie o naszej uczelni. Słyszałam o Olsztynie, słyszałam o Poznaniu. O każdej uczelni weterynaryjnej słyszałam różne rzeczy. Więc nie sugerujcie się tym i nie zastanawiajcie się, o jejku, jeżeli przeczytaliście jakąś złą opinię, czy ten Wrocław na pewno taki zły albo dobry. Ja też, tak samo jak dziewczyny, nie zmieniłabym uczelni, zresztą miałam taką możliwość, bo ja osobiście na przykład jestem na studiach płatnych, tych niestacjonarnych, a w tym roku dla fanu stwierdziłam, że się zarekrutuję ponownie na inne uczelnie i dostałam się gdzieś indziej, gdzie nie musiałabym płacić pieniędzy, a jestem tu. To też o czymś świadczy, moim zdaniem, i pokazuje, że no, ja też raczej bym, jakbym drugi raz, chociaż zrobiłam to tak, drugi raz składałam papier gdzie indziej, ale zostałam we Wrocławiu i chciałabym tu zostać do końca i mam nadzieję, że za parę lat, jak już skończę te studia, będę mówiła to samo, że nie żałuję i że cały czas wybrałabym tą uczelnię.
No, no i też trzeba być tego świadomym, że nie zawsze jest możliwość przeniesienia się, bo czasami ludzie myślą, okej, pójdę sobie tutaj, najwyżej się przeniosę. U nas nie jest to takie łatwe, nie? Przenieść się do Wrocławia, a później z innej uczelni. Więc tutaj też warto to wziąć pod uwagę. Jak najlepiej poradzić sobie psychicznie z usypianiem zwierząt? No to też jest taki temat w sumie, my jesteśmy też studentami i tak jak już mówiłam, te studia stopniowo nas przygotowują na wszystko, na różne aspekty. To jest psychicznie ciężkie, ale myślę, że to też dużo zależy od tego, gdzie się odbywają praktyki, bo pewnie z usypianiem zwierząt spotkamy się po raz pierwszy właśnie na przykład na praktykach i żebyśmy byli tego świadomi, jakie powinny być warunki tego spełnione, jak to powinno wyglądać i że zazwyczaj prowadzone jest to, żeby skrócić cierpienie tego zwierzęcia. Nie wiem, mi się wydaje, że wiele właśnie takich problemów, jakich miałam przed studiami, to się wyklarowało właśnie podczas studiów, kiedy człowiek dojrzewa, ma styczność z wieloma różnymi osobami, z prowadzącymi, na te tematy można rozmawiać i jakoś sobie to w głowie po prostu poukładać. Chociaż na pewno, nie wiem, czy znacie Natalię Strokowską, ona też pisze ciekawe artykuły i prowadzi też właśnie różne live'y na ten temat, bo faktycznie stres i psychika, no z tym na pewno lekarze weterynarii też mają problem i nie zawsze potrafią sobie z tym poradzić. I na pewno mamy też czasami dodatkowe wykłady o eutanazji właśnie, więc myślę, tak. Jeszcze chciałam wtrącić dwa zdania od siebie odnośnie tego nastawienia podczas do usypiania zwierząt. Mogę to powiedzieć na swoim przykładzie. To była dosyć ciężka sytuacja dla mnie, bo suczka, z którą się wychowywałam od 7 roku życia, ciężko zachorowała. I akurat tak się złożyło, że w dniu, kiedy dostałam potwierdzenie przyjęcia na studia tutaj we Wrocławiu, musiałam podjąć bardzo trudną decyzję o jej uśpieniu. I tego dnia, kiedy dzwoniłam do lekarza powiedzieć, że chciałabym jej ulżyć w tym cierpieniu, zrozumiałam, że lekarz weterynarii jest po to, żeby pomagać też ludziom. Jesteśmy tutaj zarówno i dla zwierząt, żeby ograniczyć ich cierpienie, żeby je leczyć, ale dla ludzi, żeby uświadomić ich, w jaki sposób możemy im pomagać. I zrozumiałam to, że odebranie bólu podczas choroby temu zwierzęciu było najlepszą rzeczą, którą mogłam dla niej zrobić po tylu latach bycia jej opiekunem, bycia jej właścicielem. Także podczas studiów też na pewno będzie w nas rosła taka świadomość naszych wyborów i każdy do tego dorośnie wcześniej czy później. Też tak myślę. Czy praktyki w klinice muszą być we Wrocławiu, czy można też w innym mieście? Może być w innym mieście, mogą być za granicą. Tutaj jakby nie ma, musi się oczywiście zgodzić właściciel kliniki, żeby Ciebie przyjąć, podpisać te porozumienia i no nie ma problemu, nie musi to być we Wrocławiu, to byłoby chyba ciężko, żeby też wszyscy studenci musieli akurat mieć we Wrocławiu, żeby znaleźć coś dla siebie. Jak poradziły się sobie z pierwszą sekcją? Były osoby, które mdlały. No wiadomo, właśnie dużo mitów narasta wokół tej pierwszej sekcji. To jest pierwszy taki, na pierwszym roku w sumie taki duży krok, kiedy najbardziej się czeka właśnie na tą sekcję. Nie wiadomo, czego się spodziewać. Ja wcześniej nie miałam do czynienia, nie wiem, z zwłokami. I też się tego obawiałam, ale to tak jak mówię, to był taki strach przed samym strachem. I w sumie jak już poszłam na te zajęcia, to się okazało, że nie jest tak strasznie, że to nie śmierdzi, że można sobie, a nawet wręcz jest ciekawe, że bo wiadomo, robimy to, żeby się czegoś nauczyć, to nie jest, że nie wiem, ktoś te zwierzęta zabija i że my to robimy dla zabawy. No bo też kiedyś ktoś myślał, że te zwierzęta są specjalnie zabijane, żebyśmy my się na nich uczyli, to broń Boże, tak nie jest. I były osoby, które mdlały, były osoby, które faktycznie gorzej to zniosły, ale tak jak mówiłam, czas tutaj jest kluczowy, żebyśmy sobie to poukładali w głowie. I nie było takiej osoby, która by przez cały na przykład czas trwania sekcji nie mogła sobie poradzić. Na przykład na pierwszych zajęciach były i prowadzący się też z tym liczą i oczywiście się z tego nie śmieją. Więc myślę, że
Czy ja teraz w wieku 17 lat jestem zbyt delikatna i na przykład trochę boję się trzymać się mocniej zwierząt, to może przejść podczas studiowania? Tak, to z pewnością też przechodzi i zresztą my to widzimy, bo na przykład jak są osoby, z którymi też jeździmy na wolontariat, są na przykład dziewczyny z pierwszego roku, no to widać, że one się jeszcze boją trochę mocniej chwycić to zwierzę, że jeszcze nie wiedzą, jak chwycić, jak złapać i są takie właśnie bardzo delikatne, ale w trakcie studiów my też uczymy się, jak trzymać zwierzę, jak je poskramiać, jak się z nimi obchodzić, jakie są metody na przykład iniekcji. Więc no, to też wszystko przychodzi z czasem, no, nie ma się co tym martwić na pewno. Czy studia niestacjonarne różnią się od stacjonarnych, oprócz tego, że są płatne? No nie różnią się, bo mamy te same przedmioty. Studiujemy też to studiowanie dzienne, czyli to nie jest wieczorowe, że na przykład są zajęcia wieczorem. Są nawet ci sami prowadzący często. I dodatkowo mówię, po trzecim roku się przenosi automatycznie na stacjonarny, więc też nie ma nawet żadnej adnotacji na przykład na dyplomie, że ktoś studiował niestacjonarnie. Czy są zajęcia z końmi, na przykład jazdy i czy można jeździć na koniach na uczelni? W sumie nie spotkałam się, żebyśmy my mogli jeździć, no bo my mamy w sumie kuce głównie. Ale są prowadzący od koni i no ja przyznam szczerze, że się nie interesuję tym tematem, ale są studenci, którzy na przykład sobie załatwiają jakieś tańsze tam wyjściówki, czy na przykład jest studentka, która ma konia i może go udostępniać, mają znajomości, są prowadzący, którzy się tym zajmują, więc mogą nas tam wdrożyć do tego, tak jak mówię, nie warto się zawsze pytać, być śmiałym i można na tym dużo też zyskać. Chyba, nie wiem, czy wszystkie już pytania? Nie wiem, czy macie tak, pytania? Wszystko chyba na bieżąco tam czytałaś, jak widziałam, więc nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy kończymy, w sumie prawie 2 godziny to trwało. No długo, to fakt. No, jakbyście jeszcze sobie czymś przypomnieli, no to ja też jestem otwarta, możecie pisać czy do nas na nasz samorząd, czy do nas bezpośrednio, do każdej z dziewczyn, czy na Instagramie. My na pewno też odpowiemy na wasze pytania. Czy udostępnisz tę prezentację? Możemy udostępnić. Ogólnie ja to spotkanie, to jest nagrywane, nie? Więc też będziecie mieli to wrzucone bodajże na stronie rekrutacji. Ale tak, będziecie mieli jakby dostęp jeszcze do tego, co dzisiaj mówiłyśmy. Jak studia połączone z pracą? No, to jest też tak, że dużo zależy w sumie od woli prowadzącego, bo generalnie praca uważa się, że nie jest tutaj pretekstem, żeby na przykład dostać indywidualny top studiów, czyli że sami sobie dobieramy, ale zazwyczaj prowadzący są wyrozumiali, wtedy możecie się na przykład przenosić do innych grup, układać sobie tak plan, żeby go na przykład skondensować i mieć jakieś dni wolne. Na pewno na tych późniejszych latach jest to łatwiejsze, bo jest też dużo więcej czasu wolnego. No też oczywiście weekendy też jest fajne, bo czasami niektóre osoby pracują w takiej branży weterynaryjnej, na przykład jako technicy albo jako recepcjonistki w takich klinikach, więc to jest też super. Może głupie pytanie, ale czy tatuaże są źle postrzegane w weterynarii? Nie, nie są. Dużo osób ma i w sumie są też osoby, które są bardzo indywidualistami, są osoby oryginalne, są osoby, które nie wiem, mają niebieskie włosy, ubierają się jakimś inaczej, jakimś ekspresują siebie i nigdy nie było czegoś takiego, żeby nie wiem, prowadzący jakoś krzywo na to popatrzył, czy żeby było z tego powodu problemy. Raczej tolerancyjnie tutaj. No, ja na przykład mogę powiedzieć, że sama mam tatuaż w dość widocznym miejscu, może nie na co dzień, bo jednak też go nie eksponuję, ale jest tutaj na przedramieniu i nic mi nigdy nie zrobił żadnego problemu z tym, więc można jak najbardziej. No tutaj jesteście mega pozytywne, dzięki za prezentację, była bardzo przydatna, super, cieszymy się. Dziękujemy.
czy będzie więcej takich różnorodnych prezentacji o studiach? No to ja powiem tak, że w sumie my jesteśmy otwarte na propozycje, no bo tylko, że fajnie by było, żebyście nam przysłali konkretnie, co byście, o czym byście chciały posłuchać, no bo teraz to my tak służyłyśmy taki miszmasz o wszystkim, ale jak macie konkretnie jakiś temat, to jak najbardziej możemy coś takiego zrobić, nie ma z tym problemu, tylko fajnie jakbyście po prostu wybrali jakiś temat, o czym byście chcieli posłuchać i nam dali nam znać. I jak najbardziej możemy takie spotkania robić. Za tydzień na przykład o godzinie 16 bodajże będzie taki wykład na temat naszych SKN-ów, czyli takich stowarzyszeń kół studenckich i o tym, co one robią. I opowiedzą wam właśnie między innymi to, że nie same egzaminy i zajęcia to studia weterynaryjne i że ogólnie studiowanie to nie tylko takie rzeczy, opowiedzą o swojej działalności. Ja osobiście polecam, bo do jednego należę bardzo prężnie i to też będzie dość ciekawe do posłuchania, żebyście też mogli zobaczyć, że studia nie skupiają się głównie tylko i wyłącznie na nauce, ale są też inne rzeczy i inne możliwości rozwoju. Czy ogólnie jeśli nie ma się wyboru, to ostatecznie da się połączyć studia i tezę? Oczywiście są osoby, które przez całe studia pracowały i dobrze dawały sobie radę. Warto też wspomnieć, że tak jak mówię, że uczelnia też daje jakieś tam możliwości pomocy finansowej w postaci stypendium. Ja na przykład utrzymuję się głównie ze swojego stypendium rektora. To też w zależności od tego, jaką ma się średnią, jakie ma się osiągnięcia, można dostać nawet 1000 zł miesięcznie. To wydaje mi się, że też no, zasila budżet. Więc jak najbardziej no, można to wszystko połączyć na spokojnie. W wakacje też jest czas, żeby na przykład sobie dorobić i więcej sobie zarobić i odłożyć. Więc ja na przykład pracowałam w wakacje zawsze, bo po studiach i nie było z tym problemu. Mam jeszcze pytanko. Złożyłam już wniosek na studia stacjonarne i niestacjonarne. Do kiedy muszę wnieść opłatę rekrutacyjną? Chyba tutaj panie z rekrutacji jakby powiedziały. Bo... A jeśli chodzi o osoby po technikum, czy są u was takie osoby? Oczywiście są osoby, które są już technikami i no, nawet jest sporo takich osób. I jest oczywiście dla nich szansa. Normalnie, nawet fajnie, czasami właśnie mają tą przewagę, że już takie podstawowe rzeczy wiedzą i to też jest fajne. Ja tam jeszcze widziałam takie fajne pytanko na temat bluzy. Tak wiem, jest super, a tył ma jeszcze lepszy, bo jest logo wydziału. I ogólnie to są bluzy, których sprzedażą tak jakby my się zajmujemy, akurat ja mam nasz wydział. A z tyłu jest logo. Tak, dokładnie tak. Nie? Wszystkie. No właśnie o to chodzi, że my też jako samorząd mamy różne takie akcje, bo mamy i skarpetki wydziałowe. W sumie myślałam, nie mam ich tutaj, ale mam skarpetki wydziałowe, mam bluzy wydziałowe, czyli też tak... Czekaj, podniosę stopę, bo mam na sobie tą starą edycję. Boże Święty, nie wiem, czy to widać. Jezu, ale tak, to jest skarpetka wydziałowa nasza, nowe przyszły parę dni temu do Klaudii. Tak, mamy też na przykład fartuchy, można u nas kupić z Medory, z logo wydziału. Mamy też bluzy medyczne, komplety medyczne, więc pod tym względem też prężnie działamy. I to wszystko można u nas oczywiście w samorządzie kupić. Zawsze jest co semestr, jest taka edycja, że można zamawiać i oczywiście dostaniecie wszystkie informacje, co i jak. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania, albo czy macie propozycję kolejnego tego wykładu, skoro byście chcieli coś jeszcze posłuchać. Super. No to chyba jak nie ma pytań, to z naszej strony wszystko. No i też chciałyśmy wam podziękować, że postanowiliście nas 2 godziny ponad posłuchać i że chcieliście. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało możecie mogę pisać czy na Facebooku, czy na Instagramie. My jesteśmy otwarte i trzymajcie się. I powodzenia na maturze, powodzenia przy rekrutacji i wierzę, że się uda. Trzymam za was kciuki.
Dziękuję.